że to możesz każdemu wyłączyć. Wiem. No. Już? Witam wszystkich serdecznie na 72. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 8. kadencji. Chciałbym wszystkich przywitać, wszystkich radnych, pana burmistrza, pracowników urzędu, gości na sali oraz wszystkich tych, którzy nas oglądają w sieci. Przeczytam porządek obrad. Otwarcie 72. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 2. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt 3. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Pierwsza. W sprawie przyjęcia regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rabka-Zdrój. 2. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Trzeci, w sprawie zmiany uchwały numer 68/515/2003 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie trybu sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Czwarte, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Piąty, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt czwarty, podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia pism z dnia 6 lipca 2023 roku przekazanego do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28 sierpnia 2023 i z dnia 5 września 2023 roku przekazanego do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 6 września 2023. Punkt 5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Zamknięcie sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest obecnych 10 radnych na 15, więc stwierdzam kworum. Dobrze. Bardzo przepraszam. Poprawię się. W międzyczasie wpłynął jeszcze wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie zmiany uchwały numer 70/599/2023 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 września 2023 w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. No i jest propozycja zmiany porządku obrad, aby to pojawiło się w punkcie 5. Zmiana jest, właściwie wynika z tego, że nadzór prawny wojewody małopolskiego, przeczytam uzasadnienie, wtedy będzie chyba najlepiej. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 10 września 2023 Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, znak WN 2-41-30-122-35-2023 wszczął postępowanie administracyjne dotyczące kontroli legalności uchwały nr 70/529/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 września 2023 w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. W zawiadomieniu wskazano, iż w wyniku wstępnej oceny nadzorczej uchwały zastrzeżenia organu nadzoru wzbudził zapis znajdujący się w treści paragrafu 2 uchwały, a konkretnie słowa: podjęcie rozmów w wyżej wymienionych sprawach z inwestorem modernizacji linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz oraz taki zapis skutkuje nakazaniem burmistrzowi Rabki-Zdroju przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju podjęcia ściśle określonej czynności. I dalej.
Tym samym nakazanie przez organ stanowiący gminy organowi wykonawczemu wszczynania określonych rozmów ze wskazanym podmiotem zewnętrznym stanowić może nieuprawnioną ingerencję w zakres czynności należący do kompetencji organu wykonawczego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. A zmiana paragrafu drugiego, paragraf drugi otrzymuje brzmienie: wnosi się do burmistrza Rabki-Zdroju i dalej jest bez zmian. Po prostu wnosi się, a nie zobowiązuje. Podjęcie rozmów, a wnosi się. Przygotowałem ten zapis pod głosowanie. Także możemy poddać do głosu. Poddajemy pod głosowanie wniosek o zmianę porządku projektu, porządku obrad. Czy wnosimy ten punkt do porządku obrad, czy nie? To nie jest głosowanie na tą uchwałą, tylko na... Tak, to jest nad wprowadzeniem do porządku obrad. No, dokładnie tak. Przyjęcie porządku. Tak. Ja bym dał po punkcie czwartym. Tak, po punkcie czwartym. No. No. Wobec powyższego, że 5 głosów było za, 5 było wstrzymane, nikt się nie sprzeciwił, więc nie będzie zmiany porządku obrad. Porządek obrad jest taki, jak było odczytany. No, tak. No tak, no z tego wychodzi. No. No. Tak jest. Tak, no tam było o kilka rzeczy, które, że tak powiem, no można by było jeszcze próbować wywalczyć od PKP. No, panie Marku, no głosowanie było, no trudno, nie można zrobić reasumpcji. Szkoda, że wcześniej tych zmian uchwał nie dostajemy w ogóle, nie jest to procedowane, bo troszeczkę to nie jest w porządku w tym momencie i to jest interes właśnie. No właśnie. Dlatego nie było pytanie, panie Marku, czy są do tego jakieś... Proszę włączyć mikrofon. Panie Robercie, mikrofon. Nie. Ja się wolę wstrzymać, nie wiedząc, o co chodzi. Pan mi teraz mówi, że jakieś przejście, o którym już my dyskutowali 10 razy, no można ten, ale tak jak powiedziałem, ja się wstrzymałem dlatego, że nie wiedząc, a mógł pan przed... No nikt się, akurat nie było żadnego głosu wstrzymującego, było albo za, albo przeciw. Znaczy to chodzi o tą uchwałę, którą głosowaliśmy na ostatniej sesji. No właśnie, no. Nas nie było. Na mnie byłem, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiedzą, o co chodzi, to może by pasowało wyjaśnić to dokładnie. No dlatego było pytanie, myślałem, że zajmiecie głos w tej sprawie, bo ja mówię, no. Tak. Dyskusja na ten temat, no. Przecież ja już straciłem teraz. Przecież to powiedziałem, że chodziło o zmianę porządku obrad, a nie o dyskusję nad projektem uchwały. No to już nie podyskutujemy. No. No i teraz jak w stosunku do mieszkańców, do zmian projektowych? Bardzo proszę, pani Ola. Ja chciałam tylko kolegom przypomnieć, że na ostatniej sesji myśmy głosowali, omawialiśmy tą uchwałę i głosowaliśmy. Uchwała przeszła. Uchwała przeszła, poszła do wojewody. Tam jest tylko po prostu gra słów, bo jest napisane w uchwale, że zobowiązujemy, ale Rada nie może zobowiązać burmistrza, tylko musi być, że jest do skierowana, do burmistrza. O te dwa słowa chodziło tylko. W związku z tym, żeby to przegłosować, tą poprawkę małą, trzeba ponownie ją wprowadzić, tą uchwałę do porządku. Nie ma tam nic złego, bo na ostatniej sesji wszyscy przyjęliśmy jednomyślnie uchwałę. Dlatego uważam,
uważam, że jest błąd w sztuce, że po prostu radni wcześniej nie dostali tej uchwały, tej zmiany, nie mieli możliwości, żeby sobie porównać, o co faktycznie chodzi. Nie było jakiegoś pisma informacyjnego, dlatego może dlatego się koledzy wstrzymali, ale uchwała jest znana kolegom, bo wszyscy na ostatniej sesji ją zaakceptowali. Zaakceptowali. Nie ma podstawy do reasumpcji, niestety. Inaczej, panie mecenasie, czy możemy zapytać o coś innego, bo dzisiaj wiadomo, nie wejdzie ta uchwała, ale na następnej sesji można wprowadzić. Tak, na następnej uchwałę. Tak. Czyli sprawdzamy, no trudno. Kiedy będzie ta sesja? Może będzie wcześniej sesja w październiku, żebyśmy to wprowadzili. Na następnej sesji wprowadzimy. Pan burmistrz. Szanowni radni, ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że my działania podjęliśmy i tych działań podjęliśmy dużo. Myślę, że efekt tego też będzie, ale jeżeli będziecie Państwo chcieli, to przygotuję na następny raz, jeżeli do tej uchwały wrócicie, te działania, no. Które... I pisma gdzieśmy skierowali, z kim żeśmy się w tej sprawie spotkali i ewentualnie jaki odzew będzie na ten temat. Planowana sesja będzie, jest jakoś, będzie na początku października, no to trzeba więc nie ma problemu, żeby ją jeszcze... Jak można tak ważną uchwałę dostarczać radnemu na 5 minut przed sesją, przed nawet tu się radni nie potrafili przygotować. Jest to skandal. W tak ważnych rzeczach głosujemy, gdzie chodzi o inwestycje tutaj drogowe i tak dalej. I odwlekamy to w czasie, zaczną robić, nic się później nie zrobi. No. Kiedy nadzór prawny od wojewody przysłał pismo do rady? Jak jest datowane pismo? Odrzucić mu całkowicie tę uchwałę w tym momencie. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, proszę przeczytać, jaka jest tam data. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Proszę o spokój. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 10 września. Postępowanie zaczęło się 10 września. Projekt uchwały jest z 22 września. Do rady wpłynęło 25 września. No, czyli takie na styku wszystko. Panie Michale. Panie przewodniczący, może zamknijmy tę dyskusję i poproszę tylko, żebyśmy w wolnych wnioskach wyjaśnili ten problem, przedyskutowali i proszę na następną sesję, jeżeli to jest możliwe, przygotować projekt uchwały i sprawę załatwimy, bo czasowo się mieścimy do odwołania. Tak, no następną sesję normalnie będzie w porządku obrad, nie będzie, że... Tak, no to jest ta zmiana. No, tak. Dobrze, przechodzimy do punktu drugiego, czyli sprawozdanie burmistrza Rabki Zdrojów z działalności międzysesyjnej. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 6 września 2023 do 27 września 2023. W okresie międzysesyjnym wydałem 11 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 7 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmiany planu finansowego na 2023 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju. 3 zarządzenia zmiany w budżecie gminy Rabka Zdrój na 2023 rok. 1 zarządzenie wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na rok 2023. 2 zarządzenia zmiany planu finansowego na 2023 rachunków dochodów i wydatków środków z funduszy pomocy. 1 zarządzenie. 4 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej gminie Rabka Zdrój. Przeznaczenia do wynajęcia powierzchni biurowej w budynku użytku miejskiego w Rabce Zdroju, powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
działającymi na terenie gminy Rabka-Zdrój w sprawie wyrażenia opinii o projekcie rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z 2 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem jedno upoważnienie. Pełnomocnictwo do reprezentowania Urzędu Miejskiego, do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu sądowym. W wyżej wymienionym okresie wydałem 7 zarządzeń wewnętrznych jako kierownik urzędu, zarządzenia wewnętrzne w następujących sprawach dotyczących powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej numer 36-45-19K ulica Gorczańska w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu od 0 do 919 metra dotyczącego powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą remont drogi gminnej numer 36-45-11 Rabka-Zdrój, Aleja Tysiąclecia w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu 1710 metrów do 2045 metrów z remontem kanalizacji sanitarnej dotyczące powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą remont drogi gminnej numer 36-45-56 Rabka-Zdrój ulica Wójtowiczowa w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu od 215 metrów do 330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej dotyczące powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą remont drogi gminnej numer 36-45-39 Rabka-Zdrój ulica Poniatowskiego w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu 3269 metrów do 3739 metrów dotyczące powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej numer 36-45-60 Rabka-Zdrój ulica Zgody w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu 326 metrów do 676 metrów dotyczące powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój w 2024 roku. Dotyczące powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025. Informacja na temat realizacji ważnych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Dokonano 12 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości, nadano 9 numerów porządkowych dla nowych budynków. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Wszczęte postępowanie na zadanie remont drogi gminnej 36-45-19 ulica Gorczańska w kilometrażu od 0 do 450 metrów w miejscowości Rabka-Zdrój. W postępowaniu złożono 2 oferty. Oferta numer 1 firma Omega Jarosław Iżyk Ruda Śląska. Cena ofertowa 577 924 zł 44 grosze. I druga oferta firma Stanisław Kośmider, Rabka-Zdrój, cena ofertowa 385 287 zł 12 groszy. W tej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej 36-45-19 ulica Gorczańska w miejscowości Rabka-Zdrój do metrażu 919 metrów. Termin składania ofert jest do dzisiaj. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie remont drogi gminnej 36-45-11 Rabka-Zdrój Aleja Tysiąclecia w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu 1710 do 2045 wraz z remontem kanalizacji sanitarnej. Termin składania ofert jest do jutra, 28. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi gminnej Rabka-Zdrój ulica Wójtowiczowa w miejscowości Rabka-Zdrój w kilometrażu 215 do 330 wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Termin składania ofert jest do jutra. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie przebudowa drogi gminnej 36-45-60
Rabka Zdrój, ulica Zgody w miejscowości Rabka Zdrój w kilometrażu 326 metrów do 676 metrów. Termin składania ofert jest do 2 października. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie remont drogi gminnej Rabka Zdrój, ulica Poniatowskiego w miejscowości Rabka Zdrój w kilometrażu 3269 metrów do 3739 metrów. Termin składania ofert. Dziękuję. O, przepraszam. Termin składania ofert do 20 października. Przepraszam. Ulica Poniatowskiego. Termin składania ofert do 6 października 2023. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025. Termin składania ofert do 20 października 2023. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2024 roku. Termin składania ofert jest do 23 października 2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Rabka Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców wsi Ponice. W Jawiszowicach brałem udział w uroczystości nadania sołtysowi wsi Rdzawka tytułu sołtysa województwa małopolskiego. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami Rdzawki, przepraszam, chodziło o Zakopiankę. W Polanicy uczestniczyłem w 29. Kongresie Uzdrowisk Polskich. Uczestniczyłem w uroczystościach 70-lecia nadania praw miejskich Rabce Zdroju. Uczestniczyłem w uroczystościach stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce. Uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Chabówka. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma pytania do sprawozdania? Ja mam, pan Rafał. Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo pan tam mówił o przetargu na tą ulicę Wójtowiczową. Ona będzie robiona w tym roku czy w przyszłym roku? W tym. Znaczy te pieniądze, które myśmy dostali z pieniędzy powodziowych, my musimy je wykorzystać do końca roku. Jeżeli to nie nastąpi, to my musimy te pieniądze zwrócić w pełnej kwocie. Aha, czyli ta kanalizacja burzowa i ten asfalt będzie w tym roku, tak? No miejmy nadzieję, że tak, bo pani skarbnik jest, tak, pani skarbnik jest sceptyczna, że może być różnie, jak to życie pokazuje. No jak państwo widzicie, został nam kwartał, ale w tym są między innymi miesiące zimowe tak naprawdę. Jeszcze to samo dotyczy ulicy Gorczańskiej, tego odcinka tych 400 metrów, bo tam właśnie wodociągi kończą kanalizację. I... To na to przetarg był rozstrzygnięty. To ten przetarg jest rozstrzygnięty, ja tu czytałem. Aha, pan to była, tak, to była firma pana Stanisława Kośmidra i tu jest cena ofertowa 385 tysięcy. 287 zł. Od nas, znaczy z firmy, z gminy ktoś dopilnował tego, bo tam jest w tej chwili wymieszane błoto z kamieniami. Jakby jak dadzą małą podsypkę, to ten asfalt nie wytrzyma tam 2 lat nawet, żeby to ktoś po prostu dopilnował, monitorował. Zresztą pan Piotrek wie, bo też widział, jak tam jest. Znaczy tam jest korytowanie, tak, że będzie podbudowa. No musi być podbudowa. A czyli wyście tak zrobili? Nie, znaczy myśmy zrobili, znaczy zawiesiliśmy węby, które... Nie, tam po prostu trzeba będzie trochę więcej kicznia, ale... dać, bo tak to się to asfalt ale tam rozleci. Podbudowy praktycznie nie ma. Można tam wyżej podnieść tą drogę? No to jest pytanie. Nie, właśnie wczoraj to trzeba wykorytować. No i... to jest od ten, od skrzyżowania, to jak jest na Maciejową się idzie, aż do skrzyżowania z Wójtowiczową. No, czyli ten górny odcinek. Rozwidleniu poniżej Pszczelarza. Przepraszam, że to nie koniec sesji, wnioski, interpelacje, ale mam, skoro już jest ten temat ruszony, to chciałam tylko zapytać, czy tych pieniążków wystarczyłoby właśnie a propos tej Gorczańskiej na korytowanie tych, tych przybocznych jak gdyby korytek, które tam wylewały, zalewały studzienki i żeby to jakoś tam zabezpieczyć. W zakresie jest budowa kanalizacji dworzowej.
Dobrze, ale chodzi mi stricte o te korytka, które tam były. Nie będzie, tam już nie będzie rowów, tylko będzie kanalizacja deszczowa. I to będzie łapać tą deszczówkę z góry, tak? I będzie zabezpieczenie. Tak. Czy to zniknie, tak? Tak. Czy już się nie ma o co martwić, tak? Myślę, że nie. Dobrze, pan Marek? Chciałbym 5 minut przerwy. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję. Nawet ty chciałeś, czy dla wszystkich? Dla wszystkich. I tak. Pan Marek zakończył dyskusję nad sprawozdaniem.
Witam wszystkich po przerwie. W międzyczasie wpłynął wniosek radnych. Przeczytam. Zgodnie z paragrafem 32 ustawy, ustęp 4, punkt 2 dotyczący zmiany porządku obrad statutu gminy Rabka-Zdrój, obwieszczenie nr 1 przez 2020 Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020, to jest w punkcie 4. Wniosek można złożyć do czasu otwarcia sesji, a w wyjątkowych sytuacjach na sesji, gdy dotyczy wprowadzenia nowego projektu uchwały, a wnioskodawca uzasadni pisemnie, iż podjęcie uchwały ma zapobiec narażeniu gminy na znaczną szkodę lub dotyczy sytuacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przewodniczący ogłasza przerwę w obradach sesji celem zapoznania się radnych z projektem uchwały. Niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wnoszą o zmianę porządku obrad 72. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 27 września 2023 polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu nr 5 projekt uchwały nr 58 w sprawie zmiany uchwały nr 70 łamane przez 529 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 września 2023 w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz oraz nadanie dotychczasowych punktom 5 do 7 nowej numeracji, odpowiednio 6 do 8. Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie nowej uchwały ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez podjęcie uchwały zmierzającej w kierunku realizacji przejścia podziemnego pomiędzy ulica Detmajera i Kasprowicza w Rabce-Zdroju oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż linii kolejowej od ulicy Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II, a także uwzględnienie w projekcie infrastruktury miejskiej, takiej jak planowana w przyszłości kanalizacja na ulicy Kasprowicza w Rabce-Zdroju. Pod wnioskiem podpisało się 10 radnych, więc w tej sytuacji przegłosujmy zmianę porządku obrad, tak aby w punkcie piątym pojawiła się wniosek o zmianę projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brało udział 10 radnych, wszyscy byli za. Wobec powyższego mamy zmianę porządku obrad taką, że proponowany projekt uchwały będzie w punkcie 5, a kolejne przesuną się o numer niżej. Przechodzimy do punktu 3 porządku obrad, czyli podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Projekt uchwały nr 57 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rabka-Zdrój. Przeczytam uzasadnienie do projektu uchwały. Ustawą z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych ustaw zmieniona została zawarta w artykule 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach definicja nieczystości ciekłych, którą objęto obok ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych również ścieki gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Z uwagi na przepisy zmieniające zawarte w wyżej wymienionej ustawie nowelizującej należy dostosować regulamin czystości i porządku na terenie gminy. Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu gminy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały zmieniającej paragraf 12 regulaminu jest zasadne. Projekt uchwały był
no, omawiane na komisji budżetowej. I była pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Rozumiem, że dotyczy to tych nieczystości płynnych, tak? Tak, dokładnie. Krótko mówiąc, szamp i... Czym jest podyktowana kwestia zastosowania tej najwyższej stawki z góry? Znaczy to jest tak, to jest najwyższa stawka, za jaką przedsiębiorca, który wywozi nieczystości, może żądać od klienta. Nie, no, to jest maksymalna stawka. To nie jest ta uchwała. To jest ta uchwała, to jest uchwała zmiana w regulaminie, ponieważ wcześniej była mowa tylko o zbiornikach. A dołożone zostały te... To bardzo proszę tutaj. W drugim punkcie, tak? No, to jest paragraf 12 i to się wiąże ze zmianą pojęcia w ustawie, bo wcześniej mieliśmy mowę w uchwale. Doktor, byś mikrofon. Tutaj jest wolny mikrofon. Ale to jest 56, tak? 57. Tak, 57. To jest projekt uchwały numer 57. Nowego regulaminu. To jest kwestia regulaminu. A no. 56 jest. To no już w tej chwili, nie, to w tej chwili... Aha. To jest uchwała 57 i to jest zmiana regulaminu, ponieważ zmieniło nam się pojęcie i wcześniej mieliśmy uchwałę tylko mowę o zbiornikach bezodpływowych. A teraz mamy jeszcze oczyszczalnie przydomowe i dla tych też oczyszczalni mamy tutaj przyjętą częstotliwość. Realnie sprawa dotyczy akurat w tej uchwale przyjęcia jak gdyby już nowego, nowego regulaminu. Tak, w związku tak. z tym ja tu mam takie pytanie i chciałbym, żeby pan radca prawny tutaj zabrał głos. Chodzi mi o to, czy spójnik lub narzuca zastosowanie jednego i tylko jednego rozwiązania, czy dopuszcza możliwość wyboru któregoś z zaproponowanych. Jak to interpretuje prawo? Panie mecenasie. Panie przewodniczący, rozumiem, że mam się odnieść. Panie mecenasie, bardzo proszę, tutaj. Tak? O, proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Musiałbym mieć jeszcze treść uchwały do dyspozycji, żeby się móc odnieść do tego i spójnik lub... Nie wiem, ogólnie pytam, ponieważ tam w regulaminie jest kilkukrotnie zastosowany ten spójnik i chciałbym po prostu, żeby ostatecznie zostało wyjaśnione przez prawnika znaczenie tego spójnika, bo jest on istotny. Oczywiście mogę się odnieść, przy czym takie odnoszenie się abstrakcyjne, ono może być powiedzmy obarczone pewną dozą niepewności związaną z konkretnym uregulowaniem prawnym. Natomiast wspólnik lub to jest alternatywa rozłączna, tak? Czyli tak. Albo tak, albo tak. Generalnie tak się to interpretuje w teorii prawa, logice w nauce prawoznawstwa. Czyli to jest alternatywa rozłączna. Albo tak, albo tak. Czyli albo jedno rozwiązanie, albo drugie. Co do zasady, dopuszcza możliwość zastosowania którego z... No to już zależy właśnie od... Tak? Tu już jest ważny kontekst. Dobrze. Tak? I teraz to w związku z tym mam drugie pytanie. Czy jest prawdą, że zapis prawny czy w kodeksie, czy w ustawie można rozszerzać, natomiast nie można go zawężać? Tu niestety muszę ulubioną odpowiedź prawników użyć, czyli to zależy. To zależy, jaki to jest zapis i w jakim kontekście to jest wymienione. I tutaj abstrakcyjnie nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, bo
zapisy ustawy mogą być różnego rodzaju, tak? Ustawa może dopuścić po prostu rozwiązanie pozaustawowe. Ustawa może powiedzieć, że tylko i wyłącznie przepisy ustawy obowiązują i ustawa może powiedzieć wreszcie, że na przykład przepisy ustawy obowiązują, ale można wprowadzić określonego rodzaju rozwiązania. I teraz pytanie co do brzmienia ustawy i relacji tych przepisów. Jeżeli ustawa dopuszcza inne rozwiązania, no to to pytanie w jakim kształcie. To jest generalnie tak. Mamy w prawie dwa rodzaje tego typu wnioskowań, czyli a maiori ad minus i a minori ad majus, tak? Czyli jeżeli wolno coś więcej, to tym bardziej wolno mniej. No i w drugą stronę, tylko to bardziej dotyczy powiedzmy prawo karne, jeżeli coś jest zakazane to mniejszego, to tym bardziej zakazane jest coś większego. Więc no, ale przepraszam za taką nieostrą odpowiedź, ale no nie bardzo jestem w stanie udzielić. Czy musi to być dookreślone w, jak gdyby w dalszej części konkretnego zbioru przepisów. Tak, no są przepisy, które są po prostu bezwzględnie wiążące, a są takie, które są względnie wiążące i mogą być wyłączone przez materię pozaustawową. Tak? No, generalnie tak należałoby do tego podejść. Czyli, żeby już być precyzyjnym, w związku z tym ja może dookreślę, o co chodzi. Chodzi o artykuł 5 ustawy o utrzymaniu porządku w gminach i tutaj w punkcie pierwszym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki. Koniec. Czyli zgodnie z tym, co pan powiedział, ja jako właściciel nieruchomości mam pozostawiony wybór co do formy zebrania śmieci, tak? No ja. Nie. Ja się w tej chwili nie odnoszę do regulaminu naszego, ponieważ regulamin nasz jest niżej w stosunku do ustawy. Ja się odnoszę do ustawy. Ustawa mówi wyraźnie. Artykuł 5 ustawy mówi właśnie w ten sposób. Czyli w tym momencie, no niestety, ale uważam, że regulamin jest niezgodny w tym momencie, w tym miejscu z ustawą. Ja nie mogę decydować ustawy za takim sformułowaniem. Artykule 5 ustawy. Jest zapis, że każda gmina czy i tego może sobie ustawiać regulamin co do. Tak, wie pan, ja nie wiem, ja nie wiem, tylko mówię, że może w ustawie być również taki zapis, że to się odnosi ogólnie, ale gmina może sobie prowadzić własny regulamin. Panie Robercie, owszem, ustawa mówi, co gmina sobie może ustalić. Natomiast w tym, co gmina sobie może ustalić, absolutnie nie mieści się to. Gmina sobie może ustalać zupełnie inne rzeczy związane właśnie z odbiorem nieczystości i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja tylko, że tak powiem, dla jasności. Po prostu wyraziłem w tej chwili swoje zdanie, które będzie, że tak powiem, rzutowało na to, w jaki sposób zagłosuje tutaj nad tym. Ale panie Janie, my zmieniamy dzisiaj tylko paragraf 12. Nie zmieniamy treści całego regulaminu, tylko treść paragrafu 12 tego regulaminu. Ale jak gdyby w tym momencie, no ja oddaję głos za no. Dokładnie. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, to dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 57. Dziękuję panie Mocowasie. Głosowało 10 radnych, 7 było za, 2 było przeciw i 1 się wstrzymał. A więc projekt uchwały przechodzi do realizacji.
Przechodzimy do punktu drugiego. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Projekt uchwały nr 56. Przeczytam uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, realizują obowiązki w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych poprzez korzystanie z usług podmiotów uprawnionych do ich wykonywania. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymanie czystości i porządku gminy, wprowadzoną ustawą z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy w myśl artykułu 6 ustęp 2 ustawy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi. Górna stawka opłaty określana uchwałą Rady Gminy jest w istocie maksymalną kwotą, jaką może ustalić w charakterze ceny podmiot wykonujący usługę. Jest to tym samym maksymalna cena, jaką uiścić musi nabywca usługi. Istota górnej stawki opłaty jest więc tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami. Przy ustaleniu stawek wzięto pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, która przekłada się na rosnące ceny zakupu paliwa, wzrost kosztów zatrudnienia i zaplecza technicznego. Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej. Tak, była pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Projektu numer 56. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do projektu uchwały? Czy mógłbym prosić o informację, jakie były poprzednie stawki? Nie było. Nie było w ogóle? Nie było. Kto te stawki ustalał wcześniej? Nikt nie ustalał, bo dopiero zmiana ustawy w lipcu 2000 wymusiła. Odbiorca sobie beczkowozu ustalał sam, tak? Tak. Dziękuję. Znaczy dalej sobie ustala sam, z tym, że ta stawka nie może być większa niż. Rozumiem, dziękuję. Pan Marek? To dlaczego ustalamy tą najwyższą stawkę w tym momencie? Bo obawiamy się teraz tak, że będzie brana od nabywców ta górna stawka. Nie, niekoniecznie. Rynek jest niestety, jest konkurencja. Ale jeżeli tutaj już jest ta górna, no to będą na przykład 299, no i tak skończymy z tym. No to wie pan. Panie Marku, dlaczego nie dajemy minimalnej stawki? Na przykład? Bo nie możemy dać minimalnej, musimy dać maksymalną. A dlaczego? Gdzie tak jest w zapisie? To wymaga ustawa. No, ale jeżeli musimy ustalić maksymalną stawkę. Nie możemy ustalić minimalnej. Jeżeli tak jak tu pan radny Michał zadał pytanie. W takim razie przeczytać ten ustęp z ustawy, który mówi o tym, że to musi być maksymalna stawka. Proszę przeczytać konkretnie. Bo przecież tu była. Mówimy tylko, że jest taki zapis, muszę na ustawę. Proszę przeczytać ten zapis. I tutaj też wcześniej stawki były ustalane przez ten co odbierał, tak? Tu pan Michał dostał odpowiedź. No i dalej będą ustalane po co ustalamy górną granicę? Tak, dokładnie. No to, my nie możemy ustalić ale jakoś nie oszukiwali innej stawki, bo jest mowa tylko o górnej stawce. Nie ma minimalnej stawki i to jest tylko tą. Ja nie mam tego. Stawki są różne. No, nie wiem, jak mają prywatne. Ja mogę powiedzieć, jak mają wodociągi, nie? Że to jest 56 zł za metr sześcienny. Brutto. A ja
ja tylko jemu zapłaciłam kwotę, którą on uzgodnił z odbiorcą ścieków. I tak na tej zasadzie to działa. To jest tylko sprawa dogadania. Dobrze, proszę o spokój. Mikrofon, proszę. Bardzo się, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Podstawą prawną tej uchwały jest artykuł 6 ustęp 2, ustęp 4 i ustęp 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I on brzmi w ten sposób. Rada Gminy określa, czytam ustęp drugi, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ustępie pierwszym. W ustępie pierwszym jest mowa między innymi o tego typu usługach, jak właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz tacy, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez i tam mamy wyliczone te jednostki, z których usług właściciele mają korzystać. Jest jeszcze ustęp 4a, 4 i 4a. 4 mówi tak, Rada Gminy określając stawki opłat, o których mowa w ustępie drugim, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane, odbierane w sposób selektywny i 4a, Rada Gminy określając stawki, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiedniej odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych, ale w każdym przypadku Rada Gminy ustala górną stawkę. Nie ma tam, tak, nie ma minimalnej, tylko maksymalna. To, że jest wprowadzona kwota do uchwały, jak gdyby poddana pod głosowanie. Myśmy nie dyskutowali nad kwotą. Dostajemy gotową kwotę i stawkę ustali ktoś. My dostajemy już uchwałę, gdzie pan burmistrz ustalił tą wysokość. Nie, bo tam nie ma przepisania, jaka to jest wysokość stawki. Zajmujemy się cenami, które są obecnie na rynku, nie? Bo też musimy wziąć pod uwagę, jakie ceny mają przedsiębiorcy, bo nie możemy komuś powiedzieć, kto bierze 200 zł za usługę, powiedzmy, że my sobie wymyślimy 50 zł, bo ktoś taki nie będzie mu się to opłacało i zrezygnuje, wypisze się u nas z rejestru i nie będzie odbierał na przykład tych odpadów, nie? No bo to jest cena zupełnie niekonkurencyjna, nie? Nie będzie w takiej kwocie odbierał. No też musimy wziąć pod uwagę to, jaką w tym momencie mamy ceny na rynku, ile przedsiębiorcy liczą sobie za usługę. Jeżeli można, czy ktoś brał pod uwagę spotkanie, możliwość spotkania z tymi przedstawicielami tych firm, które odbierają, że tak powiem, te nieczystości i jak gdyby oni mogliby zasugerować, czy to wyjść z tą kalkulacją, na podstawie której gmina mogłaby ustalić. Pani Janie, ja mogę coś powiedzieć, tak? Że tak powiem, te wszystkie odpady z szamp i z oczyszczalni trafiają na oczyszczalnię. Więc stawka, powiedzmy, dla przedsiębiorców jest, tych, którzy przywożą, jest taka sama dla każdego. Ale stawka jest równa dla każdego, ale jeżeli przywożą takie stare szamba, które nie były wybierane przez wiele, wiele lat, tam jeszcze są robione badania laboratoryjne odnośnie składu tych ścieków i wielkości ładunków. I tam za przekroczenia, w zależności od tego, ile to jest, jakie to są duże przekroczenia, są dokładane dodatkowe koszty. Także powiedzmy cena, załóżmy, jest 50 zł, ale jeżeli są przekroczenia, które mogą być na przykład, metr sześcienny może kosztować na przykład 150-200 zł. No. Ale to jest maksymalna stawka. Pani. Powiem tak, ja wiem, że ta ustawa nas zmusza teraz do kontrolowania tych tak zwanych szamp i wywozu. Narzuca tą kontrolę. Wcześniej tego nie było. Dlatego nie mówmy o starych szambach, bo myślę, że tutaj była procedowana taka uchwała, że dostaliśmy taką propozycję i musimy to wprowadzić. Nawet Straż Miejska chyba ma obowiązek kontrolować wywóz, częstotliwość i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nikt nie konsultował stawek. Pani nas tu w
na komisji też uświadamiała, że tak na górne, że przepis to narzuca. Pan prawnik, mecenas, dziękuję, że pan przeczytał ten przepis, uświadamia nas, że nie ma kwoty określonej, czyli my to jak gdyby nadajemy tą kwotę, praktycznie narzucamy. I to nas też zobowiązuje do tego, że jeżeli my to uchwalimy, to automatycznie wszyscy ci, którzy wywożą, no powiedzą, no rada każe płacić tyle i macie tyle płacić. Prawda? W związku z tym wydaje mi się, że powinno być to poprzedzone jakimiś konsultacjami, jakimiś rozmowami w celu ustalenia kwoty, tak jak żeśmy pracowali na przykład nad regulaminem śmieciowym i ustalaliśmy tak samo, jakie śmieci, jaka cena, ile i za co. Dlatego myślę, że nie można było nas tutaj wprowadzać w błąd, że ta kwota była ustalona odgórnie. Nie była, wychodzi z tego. Pani Alu, żeby wyjaśnić jeszcze tą sprawę, to jest ustalona górna stawka, a stawka rynkowa, jaka jest, wynika z tego, za jaką cenę wywożą przedsiębiorcy, to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli my uchwalamy uchwałę, to ona będzie w każdej sytuacji wyciągnięta i pokazana każdemu i to będzie obligowało każdego w tym momencie i zobowiązywało. To jest uchwała. To jest uchwała, czyli będzie do wykorzystania i do zastosowania. To nie jest stawka za 1 m², tylko maksymalna stawka. Informacja przepłynie szybciej. Bardzo dobrze. Okej, dobrze. Pan Michał. Ja myślę tak. Do tego czasu była sprawa komercyjna. Dany człowiek, który obsługiwał beczkowóz, wywóz, liczył sobie swój czas, kilometraż, bo inaczej poda cenę ten, który ma kilometr do zbytu, do oczyszczalni, a inaczej ten, który ma 15 kilometrów. I tutaj jest, ja uważam, że ta górna stawka jest zabezpieczeniem danego człowieka przed jakimś skokiem prywatnego, który wywozi nieczystość. I on powie, panie, ja mam 15 kilometrów, muszę pana nieczystości wieźć, w związku z tym pan mi płaci 500 za kubik. A on powie, nie, 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 uchwała mnie obowiązuje, że mogę tylko 250 czy 300 zł. I uważam, że poniekąd jest to uzasadnione, bo to jest takie minimalne zabezpieczenie przed dodatkowymi jakimiś bocznymi wyzyskiwaniem tego, który oddaje nieczystość. A z drugiej strony wiem, jaka jest konkurencja również i jak ludzie się biją o to, żeby po prostu dostać się do wywozu. Nieraz się czeka i dosyć długo, żeby ktoś wywiózł nieczystości. W związku z tym on powie, panie, wywiozę panu za 2 tygodnie albo za tydzień, ale pan mi da 600, nie? No i tak dalej. Więc tu wolny rynek, tu musimy się z tym liczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze jakieś pytania? Mam dwa słowa. Proszę państwa, oprócz wywozu, to są dwa składniki na wywóz. To, co pan Piotr mówił. Przyjęcie koszty na oczyszczalni i dowóz. I teraz dowóz mnie kosztuje 100 zł, a oczyszczalnia mówi tak, ale pan ma takie śmieci czy ścieki, które kosztują nie, liczyłem, woziłem zawsze po 100 zł, a nagle okazuje się, że 200 zł. I tu teraz określałem taką stawkę, my też jesteśmy w kłopocie z takim, że jak wy podniesiecie przyjęcie, koszty przyjęcia, no to ten, który odwozi, powie, no ja za tą cenę to ja nie zawiozę. I teraz jesteś, ta kwota nawet ta, czy 300, czy 250, to jest taka kwota na zasadzie no, umownej, bo to nie reguluje tego tak w 100%. Ale i tak będzie. Dobra, panie Pawle, to znaczy myślę, że jeżeli ustalimy zbyt niską kwotę, to podejrzewam, że za tydzień czy za 2 tygodnie trzeba będzie ustalać nową kwotę, bo okaże się, że nikt nie będzie chętny do wywożenia tego. No i to jest taka granica rynkowa, tak jak tutaj wcześniej powiedziano i wydaje mi się, że tego się powinniśmy trzymać. No. Ja tylko podsumuję może. Pan kolega przewodniczący, który pracuje w ZWIK-u, powiedział tu, że u nich na przykład wywóz zaczyna się od 50 zł. Więc, a wy tu mówicie o jakichś takich naprawdę kwotach dużych. W związku z tym ja myślę, że nie ma sensu. I o konkurencji rynku, o to, żeby ustawić. Ale tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko, żeby ta kwota była stała,
dla wszystkich. Ale gdzie była konsultacja? My dostaliśmy gotową propozycję już kwoty. O to mi chodzi. I zrozummy się. To nie chodzi o to, że ja uważam, że to niech sobie rynek kieruje i steruje. Tym nie. Bo nas do tego zobowiązuje ustawa, gdzie w tym momencie jest zaostrzona, jeżeli chodzi o Ministerstwo Środowiska, wywóz tych fekalii, wywóz szramb i tak dalej, i tak dalej. Jest większa kontrola nad tym. Dlatego miasto jest zmuszone wprowadzić taką uchwałę, żeby jak gdyby zmusić, żeby ludzie jednak wywozili to. Żeby nie trzymali tych szamb, tylko wywozili. Jest nawet w regulaminie opisane, jaka częstotliwość ma być wywożenia szamb i tak dalej. Chodzi mi o samą kwotę, o narzucenie kwoty. Tylko o to mi chodziło. Ale tak jak mówię, każdy z nas może różnie myśleć, może różnie interpretować. Pokażę głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Pan Marek. Poniekąd wszyscy mamy tutaj rację, ale jest zawsze w tym wszystkim jakieś ale. Słuchając tu argumentów radnych i pani radnej, no nie mogę się też poniekąd nie zgodzić z tym, co tutaj mówili, ale z drugiej strony nikt nie przeliczył nam właśnie kosztów dokładnych tych wywozów, prawda? I takie pytanie mi się tutaj nasuwały, które sobie tu zapisywałem. Czy w związku z tym, że uchwalimy sobie tutaj tą wyższą stawkę, najwyższą, maksymalną, czy wodociągi nie będą planowały podnieść po prostu na właśnie podnieść na wywozie już tutaj przy odbiorze stawek za ścieki? Czy są takie rzeczy planowane? Ja takie mam w tym momencie obawy, bo otworzymy, jak to się mówi, wrota do podwyżek. Czy nasuwa się teraz? To jest tak samo, no. To jest, ja też walczę o swoje, ja wywożę też co kwartał tutaj te ścieki i tak dalej, są wywożone. I dlatego tutaj też, co pan radny powiedział, że jak komuś się wywozi tam przez ileś lat, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie wywoził szamba, no nie wiem co, kwartał, co 4 miesiące, Marku, bo to wyleje. Ale dobrze. Mógłby się pan zdziwić. Mogę okay. Dwa słowa? Tak, proszę bardzo. Przywoziliśmy takie szamba, na przykład 2 metry sześcienne. Ładunek był taki, że to nie kosztowało 50 zł, tylko 700 zł, musiał zapłacić. To pytanie teraz, czyli skoro 350 ma pan, dobrze, to super, cieszę się bardzo, że pan ma taką mega wiedzę, więc zadam pytanie, ile takich wywozów na terenie Rabki było, że musimy się martwić o tą cenę maksymalną, żeby to zbilansować ewentualnie. A tego no nie wiem, ja nie takiej wiedzy nie mam. No właśnie, więc jeżeli tu się mówi, że są takie wywożone, chciałbym liczby przedstawione mieć. Nie mamy liczb, więc nie mamy o czym dyskutować. Dlaczego pytanie nasuwa się górna granica? 300 zł, może 250 zł. W tej chwili pan tu powiedział 56 zł za metr sześcienny, tak? Dobrze pamiętam? No, tak mi się wydaje, że tak. Pi razy oko, tak dokładnie. Plus to, co tutaj... Przyjęcie. Tak, przyjęcie. Znaczy nie, do znaczy, tego... nie 56 zł to jest nasza stawka wywozu. Wywozu. Do, tak, plus wywozu do tego... Na terenie gminy do powyżej 3 metrów sześciennych za kurs. O właśnie. Aha, no właśnie. Czyli to, co radni tu wspominają, ekonomia. Czyli w tym momencie te 300 zł podejrzewam jest za dużo. Nie. No jak to nie? Za metr? Bo... No nie, ale... Te 300 zł, przepraszam, co te 300 zł ma zawierać? Metr sześcienny plus wywóz, koszt pracownika? Nie, to jest górna. To nieważne. Proszę państwa, dobra, drodzy jeżeli... Państwo, uważam, że ta dyskusja prowadzi do nikąd. Nie, ja walczę, przepraszam, walczę o stawki, które mogą dotknąć mieszkańców tutaj. Podyskutujmy, bo to są poważne rzeczy. No, proszę Panie państwa, Marku, powiem tak. To powiem jedno, jeżeli powiem mnie tak. By, jeżeli by na przykład państwo ustaliło pewne stawki, inaczej, za pewne rzeczy, pewne osoby brały kiedyś 50 zł. Po czym weszła ustawa nakładająca obowiązek na tych przedsiębiorcach, żeby brali sumę 200 zł i tak zostało. Hello. No. Są takie przypadki, prawda? Więc ja też się tu obawiam, że jeżeli my uchwalimy maksymalną stawkę 300 zł, to będzie to 300 zł. Panie Marku, chwilę, momencik. Teraz ja mówię.
My jako ZWiK mamy pozycję monopolistyczną, jeżeli chodzi o te sprawy. Moglibyśmy stawkę ustawić jakąkolwiek, nie? No właśnie. Ale ustalamy stawkę taką, jaka wynika z naszych kosztów. I tyle. Nic więcej. No właśnie. Właśnie, ale tutaj jest maksymalny koszt 300 zł. Ale to jest stawka maksymalna. I tak będą utrzymywać. To jest otwarcie drzwi do podniesienia sobie ceny. W tym momencie ludzie. Też moglibyśmy sobie bez tego podnieść sobie cenę, na jaką byśmy chcieli. No, nie? To, no właśnie, i tego się obawiam, bo może być taka sama sytuacja jak na przokach. Załóżmy, cena wywozu śmieci segregowanych, niesegregowalnych. Ten sam mechanizm jest w tym momencie. Jeszcze pan Robert i kończymy dyskusję. Proszę państwa, a co się stanie, jak się zmówią ci wszyscy i mówią, my za czysta nie wywieziemy, a my ustalili czysta. No, panie Marku, przy okolica powiedziała, że za czysta nie wywiezie, mimo że jest maksymalna. No i co teraz? Co ma taki pan zrobić teraz? Niech mi pan powie. No nie wiem. Ale kolegi, propozycja zmierza do tego, co ja wcześniej powiedziałam. Zmowa cenowa jest karalna. Konsultacja odnośnie kwoty, po prostu. Gdyby była konsultacja, może nie byłoby teraz takiej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan Paweł i koniec. I kończymy. Ja tak. Ja chciałbym właśnie zapytać, jeżeli ta stawka, powiedzmy, będzie ustalona na 300 zł, a ktoś, albo będzie niższa, a ktoś będzie miał ścieki na 400 zł, gdzie na przykład zakłady komunalne przyjmują za taką stawkę, bo te ścieki takie będą zanieczyszczone, to kto odbierze te ścieki od takiej osoby? Znaczy to już... No bo stawka nie puszcza, nie? Tak, znaczy ten, powiem tak. Jeżeli będziemy mieli za niską stawkę. To jest tak, pierwsze przedsiębiorca przywozi ścieki, zrzuca je tam do punktu zlewnego, robione są badania, ale wyniki badania nie są od razu, tylko to trwa kilka dni. No ale stawka jest, nie? Stawka nie jest. No i może być tak, że mogą być przekroczenia. Wtedy nie wiem, to już, że tak powiem, niech to już prezes, nie wiem, kto będzie wtedy dopłacał, nie? Nie, kończymy dyskusję, dobrze. Dlatego to jest istotne też. Jeszcze mam jedno pytanie, bo tu pan radny poruszył tą kwestię, jak będzie właśnie przywiezione coś. No jeżeli ktoś ma zagęszczone szambo, te odchody, no to już przy samym pompowaniu będzie mu się napełniała ta masa, prawda? Czyli więcej już sam zapłaci od tego, co przyjechał. Więc o czym my tu mówimy i dyskutujemy? Jeżeli ja, załóżmy, nie wywoziłbym przez rok... Panie Marku, to, my mówimy o metrach sześciennych, a nie o tonie. No przepraszam, przejęzyczyłem się. O metrach sześciennych. Zamawiam szambo, nie wywoziłem przez 5 lat, załóżmy, tak? Beczkołus, tak. Przyjeżdża do mnie odbiorca, tak? Odbiera ode mnie ścieki. Jeżeli ja mam zbite to wszystko, no to mniej wejdzie mu do tego zbiornika, tak, którym przewozi do firmy. Więc o czym my się tutaj martwimy? O co się tu martwimy? Tylko nie odpowiedzieliście mi na pytanie, ile Marku, takich przypadków jest? Dlaczego my mamy ponosić konsekwencje, jeżeli ktoś... Ale dobra, przepraszam, ja teraz jeszcze mówię, nie skończyłem. Dlaczego ktoś teraz, tak jak się wywozi normalnie te ścieki, mamy w tym momencie się martwić, że faktycznie nam nie podniosą tej stawki górnej na 300 zł? A ja słyszałem pewne głosy. Więc ja na pewno będę przeciw, nie dołożę tutaj ręki do tego, żeby maksymalną stawkę na 300 zł podnosić i otwierać tutaj drzwi do w tym momencie do takich stawek. Jeżeli bym miał w tym momencie statystyki, że załóżmy na całą naszą gminę jest 500 załóżmy szamp, 400 jest wywożonych raz w roku i faktycznie płacimy, proszę bardzo, ale wiem, że jak jest zagęszczone, to w takiej sytuacji wchodzi mniej i klient za to więcej płaci. Dobrze, dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję, a rozstrzygnie rozgłosowanie. Przystępujemy do głosowania. Tak jest.
kto to tam. W głosowaniu brało udział 10 radnych, 5 było za, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. A więc projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przystępujemy do podpunktu 3. Dziękujemy. W sprawie zmiany uchwały numer 68/515/23 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 lipca 2023 w sprawie trybu, sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Projekt uchwały numer 50. Przeczytam uzasadnienie do projektu uchwały. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 29 sierpnia 2023 Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wszczął postępowanie administracyjne dotyczące kontroli legalności uchwały nr 68/515/23 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 lipca 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. W zawiadomieniu podkreślono, iż zdaniem wyżej wymienionej uchwale nie powinien znajdować się zapis paragrafu 2 ustęp 1 punkt 3, który reguluje przesłankę odwołania członka zespołu. Zdaniem organu nadzoru, zgodnie z delegacją ustawową, do kompetencji organu stanowiącego jednostki, to jest samorządu terytorialnego, należy wyłączne określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i pod tym pojęciem należy rozumieć wyłącznie kwestie techniczne związane z powoływaniem i odwoływaniem członkiem zespołu, a nie materialne przesłanki ich odwołania, co uregulowała Rada. Organ nadzoru ponadto zasugerował, aby w uchwale zawrzeć również zapis określający, iż w skład zespołu wchodzą również kuratorzy sądowi. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 50. W głosowaniu brało udział 10 radnych, wszyscy byli za. A więc projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przystępujemy do podpunktu 4 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Projekt uchwały numer 54. Bardzo proszę panią skarbnik. Panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2023 rok zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 2 495 552 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 501 948 zł, zwiększenie przychodów i deficytu o kwotę 6 396 zł. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach, to zgodnie z załącznikiem nr 1 zwiększamy dochody bieżące o kwotę 2 501 948 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 237 488 zł i to dofinansowanie otrzymaliśmy na realizację zadania remont drogi gminnej ulica Gorczańska. Następne zmiany po stronie dochodów bieżących to zwiększenie wpływów z dzierżaw, kwota 17 tysięcy, zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 56 120 zł, zwiększenie subwencji oświatowej, kwota 47 606 zł i to zwiększenie otrzymaliśmy na były celowe, na zwiększenie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. Kolejne zmiany to zwiększenie subwencji od ministra finansów na uzupełnienie dochodów gmin kwota 2 251 854 zł.
Te środki to są zwiększane z tej kwoty, którą już tu mówiłam na poprzedniej sesji. Otrzymaliśmy taką kwotę 4 851 000 od ministra finansów. Na poprzedniej sesji z tej kwoty wprowadziliśmy już do budżetu 2 100 000. Teraz wprowadzamy 2 251 854. Zostało jeszcze do podziału 500 tysięcy złotych. Zobaczymy, co będzie z nagrodami, które mają otrzymać nauczyciele na Dzień Edukacji Narodowej. Każdy nauczyciel po 1125 zł. Czy otrzymamy dodatkowe środki od ministerstwa, czy te środki były już w tej kwocie. Kolejne zmiany to zmniejszamy dochody bieżące o kwotę 108 120 zł. Są to środki funduszu covidowego i dotyczą zakończenia realizacji zadań. Dodatku węglowego 40 800, dodatku elektrycznego 54 060 zł i dodatków na niektóre źródła ciepła kwota 13 260 zł. Zmniejszamy również dochody majątkowe o kwotę 6 396 zł. A o taką samą kwotę zwiększamy przychody. Dotyczy to realizacji projektu Cyfrowa Gmina z uwagi na to, że te środki przyszły już w roku ubiegłym, więc musimy zmniejszyć dochody w tym roku, a zwiększyć kwotę przychodów. Jeżeli chodzi teraz o zmiany w wydatkach, to zwiększamy planowane wydatki bieżące o kwotę 2 754 000 931 zł i 18 groszy. Kwotę tę przeznaczamy na zadanie remont ulicy Gorczańskiej 437 488 zł. Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Rabce Zdroju za nieruchomość zajętą pod fragment drogi publicznej ulica Słoneczna. Kwota 966 766 zł plus odsetki 17 000 zł. Kolejne zmiany po stronie wydatków bieżących to zabezpieczamy środki na naprawę syreny w OSP Chabówka kwota 18 000 zł. Zabezpieczamy środki na oświatę kwota 1 217 416 zł i 29 groszy. W tym środki na dowożenie dzieci z orzeczeniami na dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych kwota 137 416 zł i 29 groszy. Zabezpieczamy również środki na zadania dotyczące rodziny, czyli na świadczenia rodzinne kwota 23 308 zł i 89 groszy. Kolejna zmiana jeszcze po stronie wydatków bieżących to jest zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni w parku, nagrabienie i wywóz liści kwota 74 952 zł. Z kolei zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 419 083 zł i 18 groszy i dotyczy to zmniejszenia udzielenia poręczenia dla szpitala miejskiego kwota 193 955 zł i 57 groszy i zmniejszenie środków na dziale pomoc społeczna i rodzina jest to uaktualnienie planu kwota 117 007 zł i 61 groszy. Uaktualniamy również środki na wypłaty dodatków węglowych, elektrycznych i na niektóre źródła ciepła, to co mówiłam po stronie dochodowej. Taka sama kwota jest też zmniejszona po stronie wydatkowej, 108 120 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w planie wydatków majątkowych, to zwiększamy je o kwotę 166 100 zł na zadaniach. Przebudowa drogi ulica Słowackiego kwota 30 000 zł. Na zadaniu przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa ciągu pieszego ulica Orkana, przebudowa drogi krętej, przebudowa drogi osiedlowej ulica Chopina kwota 30 000 zł. Na zakup gruntu są zabezpieczone środki na zakup gruntu zajętego pod chodnik obręb Słone. Kwota 6 100 i zwiększamy również środki na zadaniu modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju kwota 100 000 zł.
Jeszcze jest jedna zmiana po stronie wydatków majątkowych. Jest to zmiana klasyfikacji budżetowej i dotyczy zadania przebudowa, rozbudowa, modernizacja budynku głównego szpitala miejskiego w Rabce Zdroju. Środki na dzień dzisiejszy są zabezpieczone w paragrafie dotacyjnym. Załącznik numer 3 obrazuje aktualny stan budżetu po zmianach. I szanowni radni, jakbyście zobaczyli w załączniku numer 3, jak się nam kształtuje teraz budżet, to planowane dochody jest to kwota 114 847 753 zł i 52 grosze. Planowane wydatki to kwota 137 443 836 zł i 64 grosze. Przychody to 26 329 012 zł i 64 grosze. I rozchody 3 732 929 zł i 52 grosze. Załącznik numer 4 mówi nam o zmianach ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i to dotyczy właśnie zadania rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju. Załącznik numer 5 obrazuje nam zmiany w planie wydatkach majątkowych, które już omówiłam. I załącznik numer 6 to są zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Bardzo proszę, pan Robert. Przy tej wymianie tutaj na co te pieniądze, ja chciałem się zorientować, bo znowu z tych pieniędzy, które dostała gmina, jakby powiedzieć, z CIT-u, z PIT-u, zwrotu, już prawie połowa idzie na szkolnictwo. Ja się pytam, po co, znaczy, na co te pieniądze są w szkolnictwo potrzebne? Nie mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Tak, na dzień dzisiejszy zabezpieczamy z tych środków, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, kwotę 1 217 000 na oświatę. Między innymi jest to na środki na wypłatę nagród jubileuszowych, na wypłatę odpraw, na zabezpieczenie środków na zastępstwa w placówkach oświatowych od września do grudnia, środki na dodatkowy oddział przedszkolny, który powstał w szkole podstawowej numer 1 i na punkt przedszkolny w szkole podstawowej numer 4, które działy od września. Tak jak już mówiłam szanownym radnym, przy uchwalaniu budżetu środki na oświatę zostały wtedy trochę ścięte. Nie były do końca doszacowane. Mówiłam to, że będzie problem i trzeba będzie tej oświacie dopłacić, bo nie ma w 100% zabezpieczonych środków. No i teraz zaczął się nowy rok szkolny, te środki musimy uzupełnić. Jeszcze to nie są wszystkie środki, od razu też chcę powiedzieć, nie są to jeszcze wszystkie środki w 100% zabezpieczone na oświatę w naszej gminie. Czy ktoś jeszcze jakiś... Mikrofon. Słyszymy, że za uczniem, za ten, te środki idą. Dziś coraz więcej pieniędzy obciąża się gminę, coraz więcej i dojdziemy do takiego, że będziemy mieć szkoły, nauczycieli, ale nasze dzieci z osiedla Traczykówki nie dotrą do tej szkoły, bo nie mam drogi, nieodśnieżone będą ten i będą szkoły. Tylko nasze dzieci do tych szkół będą miały bardzo ciężko dotrzeć, bo rezygnujemy właśnie z drogi, z ośnieżania, z oświetlenia, dlatego że ciągle co roku słyszymy, było, jak zaczynałem, było 7, 9, 12 i niedługo będzie 17. A budżet nasz nie rośnie tak, ani z podatku, ani tak dalej. Ja wiem, że szkoły trzeba szkoły popierać i tak dalej. Tylko chcę zaznaczyć naszym podatnikom i mieszkańcom gminy, dlaczego nie ma drogi, chodnika i tak dalej. Bo niestety gro tych pieniędzy, które powinniśmy na to przeznaczyć, musimy dać na szkoły. A w telewizji ciągle słyszymy, że szkolnictwo to jest priorytet. To jest tam, pan Czarnek jak opowiada to... Panie Robercie, niech pan nie słucha, co mówią w telewizji. Ale społeczeństwo... Ale ja nie słucham. Nie to ja to po właśnie, przez to, że nie słucham, to mówię. A społeczeństwo słucha i myśli tak,
a urząd nie chce dać, a urząd ma, albo dostał, a to. Albo i dlatego tu mówię, żeby wiedzieli moi wyborcy, żeby wiedzieli mieszkańcy Rabki, dlaczego wiele inwestycji niezrealizowanych, bo co roku budżet, który jest z podatników, tylko z podatników mówimy naszej gminy, nie jest tak szybko rośnie jak wydatki, które są potrzebne dla oświaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli nie widzę, no to przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 54 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003. Głosowało 10 radnych, 6 było za, nikt nie był przeciw, 4 się wstrzymało. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przystępujemy do podpunktu 5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały nr 55. Panie skarbnik, dwa słowa. Panie przewodniczący, szanowni radni, projekt uchwały dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Załącznik numer 1 jest uaktualnieniem do danych z budżetu, ponieważ musi być zgodność w zakresie przynajmniej wyniku budżetu, a że przy tym projekcie wynik się zmienił o kwotę 6396, to też jest potrzeba uaktualnienia tego załącznika numer 1. Natomiast w załączniku numer 2 może powiem, w których przedsięwzięciach uległa zmiana. Czyli w przedsięwzięciu 1.3.1.30 wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie to jest przesunięte w czasie na 2024 rok i limit na to zadanie w 2024 roku 83 114 zł. Kolejne przedsięwzięcie, które ulega zmianie, to opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Również to przedsięwzięcie jest wydłużone w czasie, miało się skończyć w 2023. Przesunięte jest do roku 2024 i limit w roku 2024 69 500. I doszły 3 nowe przedsięwzięcia. To jest dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce, rok szkolny 2023-2024. Ogólne nakłady razem 138 607 zł 20 groszy. W tym w roku 2023 58 870 zł i 80 groszy. Natomiast w roku 2024 79 736 zł i 40 groszy. Kolejne nowe przedsięwzięcie to jest dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych. Rok szkolny 2023-2024. Ogólna kwota 678 132 zł. Zabezpieczone środki na rok 2023 to kwota 288 846 zł. I w roku 2024 389 286 zł. I jeszcze jedno przedsięwzięcie nowe, to jest wykonanie rozgraniczeń nieruchomości. Termin realizacji 2023-2024. Zaplanowane środki na ten przedsięwzięcie to są w 2024 roku kwota 5000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pan Robert. Proszę Państwa, teraz rozumiem, czy dwa pytania mam. Pierwsze, dowód uczniów do szkoły podstawowej w Zawce. No, czy oprócz inny gdzie indziej nie dowozi się dzieci? A dlaczego w Zawce? Bardzo proszę. Zaraz powiem. Dlaczego w Zawce? Dlatego, że to jest odległość i to reguluje ustawa, że jeżeli jest powyżej tam 3 kilometrów, to dzieci muszą być dowożone do szkoły. Jeżeli nie, no to w innych szkołach nie mamy takich odległości. To teraz, mamy jeszcze dowóz dzieci niepełnosprawnych, ubiegając ten temat. To nie, do tego nie mam uwag. Teraz rozumiem, proszę Państwa, dlaczego mamy tylu otyłych uczniów w szkole. Jeżeli ja chodziłem 3 kilometry za moich lat i byłem, no teraz już przybrałem na wadze, byłem szczupły. Teraz to rozumiem. Dlaczego nie mamy autobusów? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania nad projektem numer 55 w sprawie zmiany WPF-u. W głosowaniu brało udział 10 radnych, 6 było za, nikt nie był przeciw, 4 się wstrzymało. Więc projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia pism z dnia 6 lipca 2023 przekazanego do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w dniu 28 sierpnia 2023 i z dnia 5 września 2023 przekazanego do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w dniu 6 września 2023. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Jest to projekt uchwały przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 oraz artykułu 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2020, urzędowy 2023, pozycja 40 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 222, artykuł 223, paragraf 1 oraz artykuł 233 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity dziennik urzędowy z dnia 2023, pozycja 775 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z pismem z 28 sierpnia 2023 i pismem z dnia 6 września 2023 dotyczących ponaglenia na bezczynność w postępowaniu administracyjnym przez burmistrza Rabki Zdroju, Rada Miejska w Rabce Zdroju uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia pisma. Paragraf, punkt 2. Pisma, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1, przekazuje się według właściwości burmistrzowi Rabki Zdroju, będącego organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju do przekazania pisma burmistrzowi Rabki Zdroju i zawiadomienia wnoszącego podania o jego przekazaniu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uzasadnienie. W dniach 6 lipca 2023 roku i 5 września 2023 roku wpłynęły do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju pisma pana Stanisława J. dotyczące informacji o prośbach zawartych w obu pismach skierowanych do burmistrza Rabki Zdroju o pomoc i podjęcie działań związanych ze składowaniem płyt odpadów azbestowych na granicy działki wnioskującego blisko studni z wodą pitną. Po zapoznaniu się z pismami przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju na posiedzeniu w dniu 6 września 2023 roku na podstawie treści wynikającej z pism wniesionych przez pana Stanisława J. Komisja stwierdziła, że nie podlegają one rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju oraz wnosi o przekierowanie pism według właściwości burmistrzowi Rabki Zdroju, będącego organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, co wynika z artykułu 233 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wnoszący skierował również pisma do innych wyższych organów, policja, prokuratura. Niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych po stronie gminy. Podpisana przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę kolegów o przegłosowanie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni. Gmina zajmuje się wywozem odpadów azbestowych. Natomiast pieniądze, które na to przeznaczamy, to są pieniądze, które są z nałożonych kar przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i my te środki otrzymujemy. Jeżeli te środki do nas nie wpłyną,
to jeżeli ktoś z mieszkańców zwraca się z prośbą o odbiór odpadów azbestowych, to prosimy ich w piśmie o zabezpieczenie tego do czasu odbioru. No tak jak tutaj właśnie pytam też panią skarbnik, na razie te pieniądze nie wpłynęły, ale jeżeli te środki wpłyną, to my oczywiście te odpady azbestowe wywozimy, bo każdego roku je wywozimy, tylko że w różnym czasie te środki wpływają do gminy. Przepraszam, nie chciałabym poprawiać, ale wydawało mi się, że na poprzedniej sesji w budżecie było 30 tysięcy zagwarantowanych na wywóz. Ale, przepraszam, ale ja się chciałem odnieść do tego wcześniej, to co było przed tym terminem. Natomiast, przepraszam, bo to jeżeli tak, jeżeli te pieniądze już później wpłyną, to z tych pieniędzy właśnie wywozimy odpady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Rady ma jakieś pytania do projektu uchwały? Wobec tego, że nie, no to przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 53. W głosowaniu brało udział 10 radnych, 8 było za, 1 był przeciw, 1 się wstrzymał. Dziękuję. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przechodzimy do punktu 5 zmienionego porządku obrad, czyli w sprawie zmiany uchwały nr 70 łamane przez 529 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Radce-Zdroju z dnia 6 września 2023. W sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. Jest to projekt uchwały złożony przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Przeczytam treść tego wniosku. W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 10 września 2023 Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczącego kontroli legalności uchwały nr 70 łamane przez 529 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Radce-Zdroju z dnia 6 września 2023 w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz i w związku z koniecznością wprowadzenia zmian proszę o wprowadzenie przygotowanego projektu uchwały pod obrady Rady. Przeczytam jeszcze uzasadnienie do projektu uchwały. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 10 września 2023 Wydział Prawny i Nadzoru na Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wszczął postępowanie administracyjne dotyczące kontroli legalności uchwały nr 70 łamane przez 529 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Radce-Zdroju z dnia 6 września 2023 w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. W zawiadomieniu wskazano, iż w wyniku wstępnej oceny nadzorczej uchwały zastrzeżenia organu nadzoru wzbudził zapis znajdujący się w treści paragrafu drugiego uchwały, a konkretnie słowa. Podjęcie rozmów w wyżej wymienionych sprawach z inwestorem modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz, koniec cytatu, taki zapis skutkuje nakazaniem burmistrzowi Rabki-Zdroju przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju podjęcia ściśle określonej czynności. I dalej, tym samym nakazanie przez organ stanowiący gminy organowi wykonawczemu wszczynania określonych rozmów ze wskazanym podmiotem zewnętrznym stanowić może nieuprawnioną ingerencję w zakres czynności należący do kompetencji organu wykonawczego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnionej. A zmienia się tylko w tym projekcie uchwały w stosunku do uchwały, która została uchwalona we wrześniu. Zmienia się tylko to, że zamiast słów, że było, że nakazuje burmistrzowi podjęcie rozmów, wnosi, zmiana ma być taka, że wnosi się do burmistrza Rabki-Zdroju o podjęcie rozmów. Pozostała treść uchwały nie jest taka sama, jak była. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 58.
głosowaniu brało udział 10 radnych, 9 było za, 1 się wstrzymał. A więc projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przechodzimy do punktu 6, czyli poinformowania o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. Takich pism nie było, więc przechodzimy do punktu 7, czyli interpelacja i zapytanie radnych. Pani Małgosia. Proszę mikrofon. Tak. Pierwszy wniosek o remont i dostosowanie dla niepełnosprawnych uczniów schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Ponicach. A drugi wniosek o sprawdzenie i ewentualne podjęcie odpowiednich działań w sprawie przeciekającego dachu na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ponicach, ponieważ to jest nowa sala gimnastyczna. Od kilku lat i już dach przecieka. Na starej części nie, a na nowej przecieka. Nie wiem, czy obejmuje to jeszcze gwarancja wykonawcza, czy nie, więc proszę o sprawdzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Józia. Panie burmistrzu, ja zwracam się z prośbą o przegląd koszy, bo jeszcze nic w tym temacie nie było zrobione. Część tam koszy jest zerdzewiałych, tylko czekać, kiedy poodpadają. Jeden kosz jest przewrócony, leży obok na ziemi, tylko czekać, kiedy się ktoś nim zainteresuje i po prostu on zniknie. I w jednym miejscu, tam przy szkole, jest też urwany kosz, jest tylko, że tak powiem, część tego, co po koszu zostało. I jeszcze chciałam zapytać, co dalej z tą drogą na Gackówkę? Czy są już poczynione jakieś kroki? Bo się mieszkańcy dzwonią i dopytują. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Rafał. Ja tutaj chciałem się odnieść, bo ostatnio zwracałem się z wnioskiem o remont tej Poniatowskiego bocznej, tam 70, od numeru 70, no i długość drogi też jest około 70 metrów. I dostałem odpowiedź, że odcinek będzie możliwy do realizacji po zabezpieczeniu środków w budżecie oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Tam pozwoleń raczej nie ma na co uzyskiwać, bo tam wszystko jest zgodne z tą drogą. Ale powiedzieli mi, że po prostu musi być zgoda mieszkańców na wejście w teren. A pieniądze, jak będą z Polskiego Ładu, najprawdopodobniej teraz po 15 października mają być. Bo mi mieszkańcy powiedzieli, że po prostu, że tam wszyscy wyrażają zgodę. Ale to tam musi być na piśmie. Wie pan, jak to jest. Teraz wyrażają zgodę, a przyjdzie do realizacji, to każdy się później. Po prostu o wyrażenie zgody na wejście w teren u Pawła wziąć tylko zgodę od mieszkańców. I jeszcze dotyczące właśnie tej drogi, dostałem od mieszkanki nawet zdjęcie, bo tam już zgłaszałem parę miesięcy temu. Zwracam się z wnioskiem o naprawę studzienki burzowej przy ulicy, bo właśnie w tej drodze tam ta studzienka po prostu, kratka wpada do tej studzienki, że jak ktoś będzie szedł w nocy, to może wpaść po prostu z tą kratką razem, albo samochód jak będzie jechał, to w zeszłym roku kratka poprzek tej uliczki została naprawiona, ale kratka do studzienki nie została naprawiona, to jest to. I jeszcze też zgłaszałem ostatnio, tylko tak usłownie, o przycięcie krzaków na ulicy Poniatowskiego, to jest dosłownie na wysokości Dewajtisu, tam po lewej stronie idąc do góry. Tam są po prostu krzaki, zarastają na ulicę i nie można chodzić tamtędy. Jeszcze takie nie z mojego obszaru, ale widziałem w szpitalu kardiologicznym, jak się idzie do góry po tych schodkach, jedna lampa tam jest po prostu już jakiś czas spalona i tam ciemno jest bardzo, jak się chodzi. I jeszcze też nie przy moim osiedlu, ale może to jest niby powiatowa droga, bo rynek jest powiatową drogą, tak? Ale tam od Kilińskiego, jak się właśnie przejdzie i przez rynek idzie się wzdłuż tej ulicy chodnikiem, to co kawałek są takie wyboje i to już jest w sumie dawna te wyboje są, żeby zwrócić im uwagę albo żeby miasto zrobiło z tym porządek. No i to wszystko właściwie. Dziękuję. Dziękuję, pan Marek. Chodzę właśnie, dlatego to widzę.
Panie burmistrzu, chciałbym nawiązać do mojej ostatniej interpelacji, którą składałem na ostatniej sesji. Przedstawiałem też na tej sesji zdjęcia drogi bocznej Kasprowicza. W odpowiedzi dostałem tutaj od pani wiceburmistrz, że sprawa poprawy stanu drogi ulicy Kasprowicza Boczna informuje, że poprawa przejezdności będzie realizowana w ramach bieżącego utrzymania. Chciałbym zaznaczyć, że stan tej drogi był krytyczny. Faktycznie po ostatniej sesji na drugi dzień górna część Kasprowicza była poprawiona jak najbardziej. Tylko ta poprawa, no powiem szczerze, nic nie wniesie z tego względu, że to wszystko spłynie po kolejnych opadach deszczu. Ale coś było zrobione, ale pierwsza część drogi, panie burmistrzu, jest w stanie fatalnym. Nie było pana akurat na sesji. Przedstawiałem tu na sesjach, na zdjęciach. Jak składałem na początku, te ubytki były w granicach 10-15 cm. W tej chwili są prawie no, ponad metrowe. Poruszanie się po tej drodze jest fatalne. Druga sprawa, na pieszo nawet poruszając się, jest dużo tego klinca, który po nawet drobnych opadach, tak jak wspominałem, no niestety spływa nam tam cały czas. Kratki są cały czas zatkane, więc bardzo bym prosił o pilną interwencję, bo z takich odpowiedzi, no niestety my się nie będziemy pocieszać tutaj jako mieszkańcy. Tym bardziej, że naprawdę poruszanie się po tej drodze jest bardzo ciężkie. Kliniec zalega na środku, tam mieliśmy... Kiedyś tam wnioskowałem po tej powodzi, co pan burmistrz zainterweniował. Było zaasfaltowane środkiem, prawda? Teraz tam nie mamy akurat problemu, ale cały ten klient zalega, więc ciężko chodzić. Droga jest z płyt, część drogi jest z płyt takich ażurowych, czyli tych dziurawych i niestety ten kliniec jest wypukiwany. Po tym się chodzić nie da. Kobiety w butach, czy to na obcasach, czy z wózkiem, no nie da się chodzić bezpiecznie, więc proszę o pilną interwencję. Zresztą dostałem tutaj pismo dzisiaj, że będzie można składać do budżetu, ale no wnioskuję jak najszybszą interwencję, przynajmniej załatanie tych ubytków. No panie burmistrzu, chciałbym się też znowu powielić o tą huśtawkę dla tych dzieci niepełnosprawnych w parku, bo pytają, żeby przynajmniej te dzieciaki miały tam jakąś atrakcję do oznakowania ścieżki rowerowej na bulwarach, bo obserwuje się coś takiego, że po tej ścieżce chodzą też piesi i powiem tak szczerze, nie dziwię się temu z tego względu, że ta ścieżka rowerowa jest niezgodnie z przepisami oznaczona. Nie ma znaków pionowych ani poziomych, tam w niektórych miejscach tylko jest coś pomalowane. Przejścia dla pieszych od zejścia z górnej części parku, też na wysokości u pana Władka, też tam ludzie wychodzą z kawiarni, bezpośrednio wchodzą na tą ścieżkę rowerową. Więc bardzo bym prosił o dooznakowanie tego, poprawę słupków, no, na wysokości sklepu Techbud, bo tam no, cały czas niestety jest tak jak było. No i to na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan. Zacznę od takiego wniosku. Na prośbę mieszkańców osiedla Centrum, właściwie, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Tu jest ta prośba z podpisami, ja to później dołączę. I tutaj chodzi o co? Chodzi o zapewnienie wszystkim dzieciom bezpiecznych warunków, zarówno podczas ich pobytu w szkole, jak również w drodze do niej, co jest podstawowym naszym obowiązkiem jako organu prowadzącego placówki oświatowe. Grupa rodziców mieszkańców osiedla Słoneczna i okolic złożyła na moje ręce prośbę do pana burmistrza o udostępnienie dzieciom z osiedla Centrum uczęszczającym do szkoły podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju przejścia
wzdłuż boisk szkolnych. Udostępnienie tego przejścia daje możliwość ominięcia ruchliwych ulic Słoneczna i Jana Pawła. Przez wiele lat przejście skrótem przez boiska szkolne funkcjonowało, dając możliwość szybszego i bezpieczniejszego dotarcia dzieci z domu do szkoły i z powrotem. Od jakiegoś czasu furtka, którą można było przechodzić, jest zamknięta, przez co dzieci muszą nadkładać drogi, idąc wzdłuż głównych, bardzo ruchliwych rabszańskich ulic. Otwarcie bramki w godzinach pracy szkoły dałoby rodzicom poczucie spokoju o bezpieczeństwo ich dzieci w drodze do i ze szkoły. Myślę, że akurat tego typu prośba no, ani jakichś skutków finansowych nie rodzi, ani organizacyjnych, bo uważam, no chyba, że kłótka. Ale to już jest, więc tylko kwestia dobrej woli, a to raczej nic nie kosztuje. Otwarcie rano przez pracownika i ewentualnie później wieczorem, kiedy szkoła przestaje już funkcjonować, przecież też pracownik, który zamyka szkołę, również może zamknąć. Dostali zalecenie sanepidu. Zapytamy panią dyrektor, dlaczego zamkną. No myślę, że to jest sprawa warta, że tak powiem, zastanowienia. Następna sprawa to jest wniosek. Chciałem się zwrócić z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w sprawie budowy hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1 w Rabce Zdroju. Proponuję, aby odbyło się ono w ramach posiedzenia Komisji Oświaty lub Komisji Wspólnej Oświaty i Uzdrowiskowej. I uważam, że w spotkaniu powinni uczestniczyć pan burmistrz wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i SRG, jak również radni Rady Miejskiej i dyrektorzy Szkoły Podstawowej oraz Liceum. I to jest taki wniosek do rozpatrzenia. Następny wniosek. Tu zwracam się z ponownym zapytaniem i wnioskiem do pana burmistrza, czy w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2023 na terenach grzebienia były wydawane jakieś decyzje. Ja zwracałem się, panie burmistrzu, nie w trybie dostępu do informacji publicznej, ale w trybie normalnego wniosku jako radny o jakby dostarczenie dokumentacji na wydawane w tamtym rejonie jakieś decyzje, ewentualnie zezwolenia. Tu we wniosku już wymieniłem numery działek, o które chodzi, więc sprawa będzie, że tak powiem, o tyle prosta. I zapytanie jeszcze jedno. W związku z realizowanymi pracami inwestycyjnymi na ulicy Krętej chciałbym zapytać o realizację zobowiązań wobec mieszkańców, którzy podpisali zgody na wejście z pracami budowlanymi na części działek stanowiących ich własność. Ponieważ ja zbierając, że tak powiem, zgody od mieszkańców, którzy mają swoje jakieś tam fragmenty działek w granicach inwestycji, w porozumieniu to nie było, że tak powiem, moje jakieś samorzutne działanie, w porozumieniu tutaj z panem Rapaczem. Były podjęte takie, nie wiem jak to nazwać, no, zobowiązania, niezobowiązania i prośby tych mieszkańców dotyczą. Są to trzy takie prośby. Chodzi o skorygowanie łuku drogi na wysokości posesji numer 6 i 8 i poszerzenie fragmentu drogi na wysokości tych posesji. Przykładzenie nowej nawierzchni drogi, uwzględnienie zmiany kierunku nachylenia jezdni na wysokości posesji numer 10. Ponieważ przy poprzednim wykonaniu nawierzchni było wadliwie wykonane nachylenie w kierunku posesji właśnie numer 10 i teraz przy każdym opadzie regularnie podwórko jest zalewane, więc tu można by było
że tak powiem, tą, przy wykonaniu nawierzchni tą prośbę uwzględnić. I również tu jest trzecia prośba, umożliwienie właścicielowi hotelu Royal przy wykonywaniu prac ziemnych położenie w wykonywanych wykopach rur instalacji gazowej. Ona tam plany jest zrobione mniej więcej w tym samym miejscu i przy okazji tych samych prac ziemnych można by było, że tak powiem, w ramach dobrej woli udostępnić mu te wykopy. To jest... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Ja mam tylko jedną prośbę o przecięcie gałęzi, które skutecznie przysłaniają światła LED-owych lamp wzdłuż ciągu spacerowego chodnik od ulicy Chopina do osiedla Orkana. Podkreśliłem pilne, bo jesienią jest konieczne doświetlenie tej trasy, która jest bardzo często po prostu nawiedzana, chodzone. Ale już przycinali w tym tygodniu, widziałem na Orkana, przycinali, bardzo ładnie to robili. Tak. Natomiast takie mam pytanie informacyjne do pana burmistrza, nie wiążące się z interpelacją. Kiedy jest szansa dokończenia części chodnika tego wzdłuż ulicy Chopina? Jedna, druga chodnika jest jak gdyby w ruinie, która dochodzi do schodów zejścia do stadionu. Czy razem z tą ulicą Chopina, gdzie remontuje się aktualnie, będzie ten chodnik zrobiony, czy będzie to trzeba znowu oddzielnie inwestować w to? To jest nieduży kawałek, ale odcinek, ale po prostu szpeci niesamowicie. No i czy by właśnie kostki z rozbiórki tego dostatku nie można było tam wykorzystać? I druga rzecz, taka informacyjna, bo wielu ludzi zadaje mi pytania, ja też nie umiem odpowiedzieć. Jakie są plany do użytkowania domków solankowych na bulwarach? Uważam, że istnienie, usytuowanie i użytkowanie jest ich bezsensowne i bezcelowe. I po prostu niepotrzebne nakłady finansowe będą kiedyś musiały być z tym związane. Musimy jakoś ten problem rozwiązać. Czy ktoś się nad tym zastanawiał, jak to zrobić? Przecież one nie dość, że są bezsensownie ustawione, one powinny być w podkowie jakieś, które te tężnie, te domki są. To one powinny być w podkowie, które powinny jakoś ten, tą solankę jakoś wychwytywać i żeby tam w środku ci ludzie na ławeczkę, a nie to wiatr przelatuje, halny wydmuchuje i psu na budy taka robota. Psu na budy taka robota. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert. Na poprzedniej sesji złożyłem interpelację w kilka tam w punktach. Dostałem na część odpowiedzi. Część jest, jakby powiedzieć, w zawieszeniu w realizacji ze względu na to, że pilniejsze prace występują gdzie indziej, ale dłużej nie mogę czekać na to od strony policji przez most, jak dojeżdżamy do Nowego Światu i na Traczykówkę. Powstały takie już wyrwy, dziury i tak dalej, że naprawdę proszę o natychmiastowe dosypanie. No jest to katastrofalnie tam jest. No w ogóle jest tragicznie. Więc chciałbym, bo byłem u pana Pawła, no on mówi, no zrobimy, panie Robercie, jedno przy drugim, ale w tym miejscu akurat nie można czekać. To odnośnie interpelacji. Natomiast co do zapytań. Nie mam tu dziś pana, naszego kolegi, który jest przewodniczącym Rady Rewizyjnej. Komisji Rewizyjnej, ale chciałbym się zapytać odnośnie, dlaczego Rada, raczej dlaczego zespół kontrolujący przy naszej Radzie nie podjął działań przy zwolnieniu pani Beaty. W pierwszej kolejności zwracamy się do prokuratury, mając swoje organa kontrolujące. Dlaczego nie podjęto takich działań? No nie ma dziś pana, ale to mówię do wszystkich.
I następnie jest komisja rewizyjna, która jeżeli by uznała takie zasadne działania, może wtedy wystąpić o dalsze, jakby powiedzieć, działania w tym kierunku. I teraz wiem, że korzystano z usług prawniczych. Kto ponosi koszty za te usługi prawnicze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Ja może też w związku z tym przycinaniem tych żywopłotów, bo na ulicy Poniatowskiego, no w wielu miejscach te żywopłoty wychodzą poza ogrodzenie i ten chodnik się zawęża dość mocno w niektórych miejscach. Czy to należy chyba do właścicieli tych działek, tylko że no nie wiem, czy Straż Miejska, czy ktoś powinien mi zwrócić uwagę, że oni powinni jednak to przycinać i żeby ten chodnik, który ma mieć swoją szerokość, miał tą właściwą szerokość. Jest kilka takich miejsc, że nie dość, że chodnik jest wąski, to jeszcze ten żywopłot, tam jakieś inne rośliny wychodzą po prostu na chodnik i ten chodnik się bardzo mocno zawęża. To jest zapytanie. Teraz tak, mam też kolejne zapytanie, dotyczy uporządkowania terenu przy Tamie, czyli tego terenu, gdzie tam obok jest prowadzona przebudowa tej drogi. Czy to będzie w zakresie tej firmy, która tam drogę robiła, czy to będzie jakieś inne zlecenie, bo tam trzeba ten, wydaje mi się, ten brzeg cały, który się tworzył, uporządkować, wyrównać i te ławki, tą tablicę zamontować jakby na swoje miejsce, tak żeby no, to miejsce wyglądało tak, jak wcześniej wyglądało, nawet lepiej. No, trzeba będzie na pewno też tłucznia tam dowieść, jakiegoś drobniejszego kamienia, który by to miejsce też no, poprawił, jego wygląd, to miejsce poprawił. I teraz tak, kolejny mam jeszcze zapytanie, dotyczy przepustu poniżej szkoły. To jest po powodzi. Praktycznie ten przepust jest dość mocno zatkany. Tam od góry jest tylko jakiś prześwit nieduży, a on jest dość duży. To jest praktycznie taki mały mostek i jeżeli można było, no nie wiem, to chyba do gminy, to jest teren gminy, nie Wód Polskich, do wyczyszczenia tego przepustu. I też z tego przepustu na drugą stronę wbijało jakby tą dużą ilość wody i to koryto tej Słonki zostało dość mocno zniszczone i po nawleku różnych kamieni, tego żwiru i tam po prostu ta słonka zrobiła się płytsza. Jakby to można było też wyczyścić i jak przyjdzie większa znowu ulewa, no czego sobie tego nie życzymy, żeby nie doprowadziła znowu do jakiejś tragedii. To tyle. Aha, jeszcze chciałbym tutaj w imieniu mieszkańców i swoim podziękować za przebudowę boiska przy szkole numer 3. No, widzę, że zajęcia z WF-u są prowadzone, cieszą się dzieciaki, szczególnie widzę po południu, jak przychodzą tam i grają w piłkę czy siatkówkę, także widać naprawdę no, fajna rzecz i radość tej młodzieży. To z mojej strony tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Ola. Dziękuję. Ja wracam do tematu monitoring ulicy Orkana, a zwłaszcza tego placu między blokami, gdzie jest plac zabaw dla dzieci, ponieważ zadzwonił do mnie pan policjant, który tam zajmował się przez 3 miesiące, bo zastępował dzielnicowego tego rewiru i powiedział tak, że miał bardzo dużo interwencji. Policja tam jeździła niestety, cały czas praktycznie była potrzebna. W związku z tym mówi, że monitoring naprawdę jest tam konieczny. Jest dewastacja tego placu, naprawdę. To jest z naszych pieniędzy zrobiony plac. Zapłaciliśmy duże pieniądze za te urządzenia dla tych dzieciaków. I praktycznie policjant powiedział, że bez monitoringu im też jest ciężko, bo nieraz jest tak, że ktoś zawiadamia policję, zanim oni dojadą, to sprawcy już zdążą uciec, prawda, albo gdzieś tam się schowają. Więc prosił, mówi tak, że się częstotliwość zwiększyła tych wezwań tam policji, bo ja to prosiłam o nich, żeby to monitorowali, więc bardzo ładnie się wywiązali z tego zadania. Dostałam taką informację. W związku z tym moja prośba jednak o zainstalowanie monitoringu. To jest taki pas zieleni między blokami spółdzielczymi, a naszymi blokami komunalnymi praktycznie. To jest taki duży pas zieleni i tam naprawdę ja sama osobiście kilkakrotnie byłam. No i siedzą sobie ludzie, którzy na przykład niektóre części z tych
urządzeń dla dzieci korzystają, wykorzystali jako stoliki na piwo, na alkohol, jako do siedzenia, jako taboreciki, więc nie ma w ogóle, tam jest tak jakby niewykończony ten plac, jest błoto praktycznie, jak jest mokro, to rzeczywiście te dzieciaki tam specjalnie nie mogą z tego korzystać. Myślę, że też się boją matki wypuszczać te dzieci tam, skoro kto inny z tego korzysta, i bardzo prosiłabym, jeszcze raz apeluję o monitoring tego akurat miejsca. Jest zasadne chyba i myślę, że powinno być to zainstalowane jak najszybciej. Uważam, że to jest sprawa pilna. Druga sprawa to moja jest taka, jest wniosek, ponieważ czekałam dość długo, no ale w związku z tym, że się nie doczekałam, to zgłaszam. Nawałnica, która przyszła przez Rawkę, która zniszczyła tutaj nam bardzo dużo mienia naszego, również naniosła żwiru i kamieni na chodnik, który jest na ulicy Orkana, to jest obręb i to jest wjazd na ulicę Spokojną i to jest akurat tutaj w centrum, bo tu jest akurat dojście i do księgarni, do optyka i do fotografa i te, co deszcz to tak fajnie to spłukuje, no ale niestety nie ma już takiej silnej wody, żeby to spłynęło dalej gdzieś, tylko to jak gdyby cały czas jest na tym chodniku. Nieładnie to wygląda, więc bardzo bym prosiła o posprzątanie tego. Trzeci mój wniosek dotyczy ogrodzenia, które się znajduje przy wejściu, tak zwanym starym wejściu na cmentarz przy ulicy Orkana, czyli Kadenówki, bo to nazywają ze względu na to, że to było wejście od strony rodziny Kadenów, to tak to jest nazwane. Tam jest ogrodzenie, które myśmy robili, Urząd Miasta, czarne słupeczki, bardzo ładne, połączone łańcuszkami. Te łańcuszki są zerwane, pourywane, leżą sobie tak w trawie. Prosiłabym o naprawę i to taką konkretną naprawę. Można to połączyć za pomocą tak zwanych szekli. To szekla to jest takie praktycznie, niedrogo to kosztuje. Są to jak gdyby takie żeglarskie, może bym powiedziała, ale są fajne, bo są na śrubkę i bardzo to brzydko wygląda. I myślę, że jak to będzie tak pourywane, to za chwilę te łańcuszki znikną i będzie to zdewastowane, bo ktoś sobie może wziąć taki łańcuszek. Do czegoś mu się zawsze może przydać. Polacy mają różne pomysły. Następna sprawa jeszcze dotyczy tego ogrodzenia. Jest jeden słupek właśnie, który został jak gdyby skorodowany. Jest skorodowany u podstawy. W związku z tym w każdej chwili może się przewrócić. No nie chcemy chyba takiego przypadku, że akurat będzie przychodzić tam dziecko małe, czy na przykład złapie za ten słupek, słupek upadnie i dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Jeden z tych słupków jest po prostu bardzo mocno uszkodzony. Uważam, że też wymaga naprawy. Są to pilne rzeczy może ze względu na to, że tak jak mówię, jest to centrum Rawki, jest to bardzo mocno uczęszczane zarówno przez mieszkańców, jak i przez turystów, ponieważ tam też jest parking, na którym się zatrzymują turyści, więc bardzo proszę. Nie wspomnę, że tam za tujami leży jeszcze jeden słupek z tego starego ogrodzenia, które też prosiłam kilkakrotnie, żeby go jakoś postawić, ustawić, może on konserwacji za dłużej nie wymaga, żeby jakoś był taki ten ciąg połączenia, bo tam już jeden stoi słup betonowy, jest kawałeczek z tego starego ogrodzenia. Gdyby ten drugi słupek ustawić, to byłaby taka fajna całość. A tak to on sobie leży między murem cmentarnym a tujami i niszczeje po prostu. Następna sprawa. Tutaj koledzy ruszyli sprawę koszy na śmieci. Ja bym zawnioskowała w ogóle o coś takiego, bo tak chodzę i patrzę, oglądam. Te kosze niestety są nie wystarczają na śmieci, które u nas turyści zostawiają w czasie weekendów i które my też korzystamy jako mieszkańcy. Można by było pomyśleć, tu patrzę na panią skarbnik też, no wiadomo, w dobrym kierunku, chodzi o pieniądze, zastanowić się nad jakąś konkretną wymianą. Może nawet w tych punktach mocno uczyszczających, żeby te kosze były trochę większe, lepiej zainstalowane i też prośba już na wyrost, ale zbliża się zima, w związku z tym będzie odśnieżanie. No niestety panowie, którzy jeżdżą tymi pługami, najczęściej nie zwracają uwagi na te kosze. Po prostu on przejeżdża, odśnieża, urwie kosz, to urwie, nie urwie, to nie urwie. Dużo tych koszy właśnie sobie tak leży, samo pas,
i po prostu są nieskładane. Więc bardzo bym uczulała na to, żeby jednak, jeżeli ktoś będzie to robił, żeby jednak zwracał na to uwagę i może zawrzeć taki punkt w umowie, że odświeżając uszkodzi to na jego koszt i postawi ten koszt z powrotem, prawda? Uważam, że to by było sensowne. Następna sprawa, jeżeli chodzi o to, też z kolei chodzi o sierantówkę. Ruszyły tam prace, są zaczęte roboty. W związku z tym jest pytanie mieszkańców, dlaczego stanęły te wszystkie prace? Dlaczego nagle nie ma tam nikogo, nikt nie kończy tego, nie jest to cały czas realizowane? No niepokoją się trochę ze względu na to, że no ta droga jest, zawsze była bardzo dramatyczna dla tych mieszkańców. Jeżeli zostawimy ją na okres zimy w takim stanie niedokończonej pracy, to automatycznie będą mieć jeszcze większy problem. Dlatego sygnalizują, to jest nieduży odcinek naprawdę, żeby to skończyć, zakończyć, jest świetna pogoda, sprzyja nam, w związku z tym można by było to naprawdę skończyć. Więc jest pytanie, dlaczego te roboty stanęły i kiedy zostaną skończone i jaki jest termin w ogóle ukończenia? Do końca listopada. No wszystkie z tego, co Pan mówił na komisji, wszystkie tak mają. No ale można wykorzystać, tak jak mówię, dobry czas i ewentualnie skończyć, bo to nie jest duży odcinek. Ja nie kwestionuję na przykład terminu koniec listopada przy inwestycjach, które są duże, powiedzmy, naprawdę duże, ale to jest akurat nieduże, więc może by się udało jakoś to szybciej zrobić, żeby zakończyć tą sprawę. Bardzo proszę. Druga sprawa, też kiedyś tam składałam wniosek. Niestety nie dostałam takiej informacji odnośnie wydzierżawienia tego domu solankowego, który stoi przy bulwarach. On już jest tak naprawdę od naszego początku naszej kadencji zamknięty. Nic się tam nie dzieje. I nie mam informacji, kto to ma, kto to użytkowuje. Ja wiem, że tam myśmy chyba uchwalali, z tego co pamiętam, komuś to w dzierżawę. Nie wiem, czy ta osoba płaci za dzierżawę, czy nie płaci, czy tylko to stoi i praktycznie jest to niewykorzystane, nic się tam nie dzieje. A można by było coś z tym zrobić. Może faktycznie potrzebny jest taki domek, może właśnie te toalety zrobić, czy coś więcej tam wykorzystać. A on sobie stoi zamknięty i wszyscy się pytają, co to jest tak naprawdę. Co to jest? To we stróże. Tak. Trzecia sprawa, jeszcze odnośnie bulwarów, tu kolega poruszał, to ja też to ruszę niestety. Chodzi o te suche, o ten suchy chrust, który jest na bulwarach, który niby jest jak gdyby naszą, tak jak tu kolega powiedział, trzeba przestawić, zmienić tężnią. Wszyscy się śmieją, że zawiozą panu ministrowi, nie powiem któremu, po prostu, no bo to jest suchy chrust. No, no powiem tak, szczerze, nic tam nie kapie, nic się nie leje, w związku z tym dekoracja, no nikt nie wie, co to jest. No tak naprawdę wszyscy się zastanawiają, co to jest. Co to jest naprawdę. Nie mówiąc o tym, już nie będę się powtarzać, że to jest fatalnie zaprojektowane, że to jest rzeczywiście źle zaprojektowane i praktycznie to według mnie jest bardziej dekoracja, jak ma służyć, że tak powiem, zdrowotności mieszkańcom spacerującym tam. A już nie mówię o tym, że w ogóle nie działa. Po prostu to nie działa. Całe lato niestety to sobie stało i schło. Więc też jest obawa, że jak ktoś będzie miał głupi pomysł, a często się takie zdarzają, wystarczy jedna zapałka i będziemy mieć pochodnie po prostu. I będziemy mieć po prostu pochodnie. Chyba tyle, myślę, że już wszystko. Zajęłam dużo czasu, przepraszam, ale to są takie ważne sprawy. I bardzo proszę, naprawdę, jest kilka tych moich wniosków bardzo pilnych, dlatego bardzo bym prosiła o podejście. Pani skarbnik, też bardzo proszę, uśmiecham się. I pana burmistrza, dziękuję uprzejmie. A pozytywne podejście. Pan Marek. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie, bo tutaj nie trafiło pismo. Pismo w sprawie byłej pracownicy, pani Beaty S. Chciałbym poznać przyczynę, gdzie utkwiło to pismo, bo nie wiem, co z tym pismem się stało. To ja już odpowiadam. Wczoraj otrzymałem opinię prawną odnośnie projektu uchwały apelu. Roześlę to Państwu, żebyście dostali wszyscy na maila i myślę, że wrzucimy to do porządku obrad na następnej sesji.
Dziękuję. A dlaczego nasz prawnik nie chciał zaopiniować powyższego pisma? Ze względu na to, że był, że tak powiem, był konflikt interesów. Nie ma czegoś takiego jak konflikt interesów jest, w merytorycznym rozpatrzeniu. Jest, sprawy. Właśnie jest. Panie Przewodniczący. Bardzo proszę. Będę się streszczać. Właśnie tutaj kolega też ruszył bardzo ważny problem. Ja chciałam zapytać, czy jeżeli my jako radni występujemy o informacje do Urzędu Miasta, do Pana Burmistrza, dlaczego nasze wnioski na przykład, czy prośby są rejestrowane jako dostęp do informacji publicznej? Ja rozumiem, że dostęp do informacji publicznej ma każdy obywatel. Prawda? I my jako radni zupełnie inaczej jesteśmy brani pod uwagę. Ustawa to nam gwarantuje. I dlaczego na przykład są w ten sposób traktowane nasze wnioski? Czy to jest prawidłowe? Czy tak powinno to wyglądać? Bo tak jak mówię, ja jako Aleksandra Koper mogę sobie złożyć, ale jako radna uważam, że w tym momencie nie powinnam dostawać to jako z informacji publicznej. Bo nas jak gdyby chroni ustawa i reguluje pewne rzeczy, które mamy jako radni możliwość udostępnienia. Dziękuję. Panie mecenasie. Proszę mikrofon włączyć. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, odpowiadając na pytanie pani radnej, to muszę powiedzieć, że nie wiem, bo ja nie kwalifikuję tych wniosków. Natomiast no, generalnie oczywiście wszystko zależy od treści pisma, bo ja jestem sobie jak najbardziej w stanie wyobrazić, że radny choćby w swoim imieniu składa jakiś wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Zazwyczaj tak występujemy jako radny, prawda? Mogę sobie też wyobrazić jak najbardziej, że głównie no to będą to korzystanie z uprawnień z ustawy o samorządzie gminnym, czyli z artykułu 24. Pewnie mogą być to też interpelacje i zapytania, czyli kwestie normowane i ustawą, i statutem. Wyobrażam sobie również i petycje, i wnioski, i skargi, no różnego rodzaju działania radnego i uważam, że no każde pismo na pewno nie może być to jakiegoś automatyzmu, tylko po prostu musi być to kwalifikowane taka, jak jest intencja, jaka jest intencja pisma, tak? Więc to no mogę tyle powiedzieć. To znaczy dawniej, to powiem tak, przez 4 lata naszej kadencji nie spotkaliśmy się z tym. Teraz nagle dostaję wczoraj czy przedwczoraj nagle ja nie składam takiego wniosku, bo to trzeba złożyć wniosek, prawda, do informacji publicznej, do dostępu. Znaczy, ja gdybyśmy jestem zaskoczona po prostu. Gdybyśmy chcieli w tym trybie uzyskać informację, to byśmy w piśmie zaznaczyli, że prosimy w trybie dostępu do informacji publicznej. A nie w taki sposób, no dlatego jestem zaskoczona. No ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest kwalifikowane. Natomiast no po prostu radnym przysługują różne uprawnienia. Oczywiście te, które przysługują wszystkim obywatelom również, ale też te, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i ze statutu. No może... Panie Aleksandrze, to w takim razie proszę wypełnić wniosek. Ale wniosek na temat? No tego właśnie zapytania. Aha, to ja napiszę sobie pismo, bo ja i tak będę pisać pismo do pana sekretarza, bo chyba to on dysponuje pocztą, tak? On po prostu rozdziela, więc jak pan sekretarz wróci, ale tu chciałam tylko usłyszeć. Jeszcze gdyby pan był uprzejmy powiedzieć coś o tym konflikcie prawnym, jeżeli chodzi o interes prawny i konflikt, to był nie interes prawny, tak? Dobrze? Konflikt interesów. O, przepraszam. Gdyby pan mógł coś nam powiedzieć, dlaczego, tak jak mówię, dlaczego na przykład nie mogliśmy, skoro pan burmistrz powiedział, że mamy zagwarantowaną opiekę prawną, jeżeli chodzi o radę. I korzystamy, bo ja sama jako przewodnicząca korzystam i jestem zawsze bardzo wdzięczna za porady. Dziękuję. W związku z tym dlatego byłam zdziwiona, że nagle się nam odmawia. I jeżeli mogę powiedzieć jeszcze tak już na marginesie, bo tu pan kolega pytał, kto płaci za pisma, które mamy podpisane, może jedno tam było chyba podpisane tylko przez innego radcę prawnego, to powiem, że ten pan zrobił to pro bono. Ma takie prawo, skorzystał z tego i byliśmy mu za to wdzięczni. A teraz bym prosiła pana mecenasa. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Tak, no już się wypowiadam w tym przedmiocie. To znaczy, szanowni państwo, po pierwsze dziękuję pani radnej za miłe słowa. Mi też się z państwem generalnie bardzo dobrze merytorycznie pracuje. Natomiast w tej konkretnej sprawie
No ja też tu muszę trochę ważyć słowa, żeby nie powiedzieć za dużo i zastanawiam się, no bo też obowiązuje mnie tajemnica radcowska, tak? Generalnie mówiąc, powiedzmy tak abstrakcyjnie, ja nie mogę być, mówiąc abstrakcyjnie, po dwóch stronach jakiegoś sporu, tak? Jeżeli mam sytuację taką, że w jakimś sporze występuję i reprezentuję dany podmiot, to z drugiej strony nie mogę uczestniczyć w czynnościach, które mogą mieć negatywny skutek dla tego podmiotu, tak od strony procesowej. Ja, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli, to nie jest kwestia mojego jakiegoś nastawienia, tylko kwestia po prostu proceduralna. No i to wynika, bo tu mówicie Państwo o tym konflikcie interesów. Ja wiem, że to jest dla Państwa pojęcie abstrakcyjne i tak powinno być, bo to wynika z kodeksu etyki radcy prawnego, po prostu moich zawodowych regulacji, no i to mnie naraża na odpowiedzialność dyscyplinarną, więc po prostu to jest powód jedyny. Natomiast w takich sytuacjach, i takie sytuacje się zdarzają, bo to nie jest przypadek jedyny ten konkretny w gminie miejskiej Rabka-Zdrój. Tutaj burmistrz jest, czy urząd, zapewnić cały czas obsługę prawną radzie, tak? Tylko po prostu musi być to inny prawnik, który tego konfliktu nie będzie miał. Więc Państwo nie możecie być pozbawieni tej obsługi i pomocy, bo to też jest zagwarantowane ustawowo. Natomiast no, ja w tej sytuacji po prostu nie miałem wyjścia i musiałem się wyłączyć. To nie jest tak, że jest to jakieś moje widzimisię i tu informowałem i Pana Przewodniczącego, i Pana Wiceprzewodniczącego o tej sytuacji, także oni mieli też informację mailową, dokładnie z czego to wynika i dlaczego ja nie mogę tego zrobić. Także no, staram się jakby tu Państwu powiedzieć szczerze, jak wygląda sytuacja i otwarcie, natomiast no, no w szczegóły po prostu tutaj nie mogę wchodzić z uwagi na tajemnicę radcowską po prostu. Jak gdyby z jednego z powodów bronił, tak wychodzi z tego. W związku z tym, tak podsumowując, w każdym bądź razie, ale to chodziło tylko o sprawdzenie merytoryczne tej uchwały praktycznie. I tak Pan zawsze robi, że jak nie o uzasadnienie, bo uzasadnienia Pan nie podbija, tylko zazwyczaj Pan pierwszą stronę uchwały podbija, czyli sprawdza, że na przykład jest to zgodne z przepisami i to, co tam jest, zawartość tej uchwały i po prostu jest zgodna z tymi przepisami. Dlatego to jest taka moja uwaga, ale jestem w stanie zrozumieć. Nie znam się na prawie. Jestem w stanie zrozumieć Pana tłumaczenie i mogę powiedzieć, że rozumiem, ale mam teraz inne pytanie do Pana Burmistrza, bo ta uchwała jest zredagowana i czeka cały czas na opinię, bo nie możemy bez opinii wprowadzić na sesję. Ta opinia już jest, powiedział Pan. Tak? Wczoraj dostałem. A no to my nic nie wiemy, dlatego drążę temat. No to mówiłem, że wczoraj dostałem tą opinię i wyślę wszystkim radnym na poczty. To przepraszam, co Pan pyta. A kiedy zostało do prawnika skierowane to pismo, do tego, który teraz to zaopiniował? Tydzień temu, we wtorek. Bardzo proszę. Do Pana radcy takie krótkie pytanie. Tak średnio ile się opiniuje takie pismo? Ta opinia, Panie Rafale, jest na 6 stron. Ale ja do Pana radcy prawnego. Ja mówię o tej konkretnej uchwale. Na 6 stron? Tak. Przez prawnika? Tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Panie Burmistrzu, nie wiem, czy Pan wie, czy nie, też było poruszane na ostatniej sesji, o problemach w komunikacji tutaj między urzędem a radnym. Powiem tak, ja mam wrażenie, że odkąd tego pracownika nie ma, bo ta osoba została zwolniona, mamy utrudniony dostęp do informacji jako radni. Odbieram to jako utrudnienie wykonywania mandatu radnego. Nie mam informacji o komisjach. Przedtem był wysyłany SMS informacyjny. Czy ktoś należał do komisji, czy nie? Kto chciał przyjść, mógł sobie przyjść, uczestniczyć w każdej komisjach, prawda? No niestety
coś zaczęło tutaj naprawdę źle się dziać. Nie chcę, żeby się tak działo. Chcę, żeby to wszystko się toczyło, jak się toczyło do tej pory. Ale mamy, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że coraz większe mamy kłody rzucane tutaj jako niektórzy radni pod te nogi. Tak samo, panie burmistrzu, tu poruszałem, bo pana tydzień temu, na ostatniej, przepraszam, sesji nie było, kwestia właśnie wysyłania tych wiadomości do radnych. Ja miałem problem, składałem tu oficjalnie, znaczy informowałem tu przewodniczącego o tym, że nie dostałem dokumentów na poprzedniej sesji, bo nie miałem. Informatyk tu podszedł, faktycznie nie mógł się zalogować, miałem błędy. Ja wysłałem informacje, mam na to screeny, pokazywałem, że prosiłem na maila prywatnego. U nas w statucie naszego urzędu nie ma napisanej nazwy, że to ma być na portal radnego, tylko drogą internetową. Do tej pory to wszystko funkcjonowało. Poruszane tu były sprawy, aspekty tajemnicy i tak dalej. To są dokumenty do wglądu. Jeżeli by coś było nie tak, to wiadomo, byłoby zanonimizowane lub faktycznie mógł być radny wtedy informowany, proszę się faktycznie zalogować i tak dalej. Ja nie rozumiem, dlaczego coś się takiego stało. Mamy swoje poczty. Tu były sugestie, że mamy poczty bez zabezpieczeń i tak dalej. Powiem szczerze, ja mam bardzo dobrze zabezpieczoną pocztę i tu zresztą w zasadzie chyba wszyscy, co korzystają z Gmaila czy innych tutaj internetowych poczt, mają hasła, mamy wszystko. Panie burmistrzu, nie rozumiem, ja chcę, żeby to wróciło do normalności. Naprawdę, chcę, żeby to wróciło do normalności. Chcę, żeby radny miał wysyłany i SMS-a o zwoływaniu komisji, o możliwości odbioru też na swojej prywatnej poczcie, bo powiem szczerze, ja lubię odbierać na swojej poczcie, przynajmniej ja osobiście. Jestem przyzwyczajony do pewnych schematów, dokładnie mam swoją pocztę, mam swój wzór, działam schematycznie, tak, więc naprawdę nie chcę, żeby jakaś bariera nam się tutaj, jeżeli się utworzyła, a się utworzyła, chciałem, żeby pan burmistrz to osobiście po prostu, no w cudzysłowie, zniszczył. Żeby wróciło to tak, jak było do tej pory. Bo naprawdę nie mieliśmy żadnych problemów. Dane nie wypływały. Przecież tak samo, tak jak mówiłem, każdy mieszkaniec może przyjść do biura rady, zrobić zdjęcie uchwały. To są projekty uchwał. Jeżeli są dane zawarte osobowe, jest tak zwana anonimizacja danych, czyli w danym jest prowadzony, nie będę tu już pouczał się, rozwodził, ale chcę, żeby ta bariera naprawdę nam się skończyła. Naprawdę, tego sobie życzę i wszystkim radnym tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Jeszcze pani Ola. Oczywiście. Panie burmistrzu, pan to dostał, ponieważ jest to pismo w sumie kierowane do pana. Myśmy dostali to też do wiadomości. Pan wice się przyznał, że jednak było coś takiego. To jest z 29 czerwca 2023. Dotyczy terenu pod kontynuację budowy bulwarów nad Poniczanką. Zwraca się tutaj pan z ulicy Spokojnej 5, który proponuje urzędowi miasta przekazanie części terenu swojego pod budowę bulwary nad Poniczanką oraz zmianę fragmentów działek, i tu są numery jego działek i działki nabyte przez Urząd Miasta w celu wyprostowania i uporządkowania przebiegu granic tych działek na ich styku. I to, co ten pan proponuje, to jest wymiana. On nie chce sprzedaży, żeby zarażać urząd na jakieś finanse, on nie chce zapłaty. On wysyła mapę i pokazuje, jak przebiegają granice jego działek i tych działek, które po prostu, przepraszam, dziękuję, że pan podszedł. W każdym bądź razie on to pokazuje tutaj, że tu jest klin taki i w tym momencie nasza działka, którą myśmy kupili, nie ma jak gdyby bezpośredniego dojścia do bulwarów, a on w tym momencie, wymieniając się, udostępnia to. Więc on prosi o zastanowienie To byłoby korzystne dla nas.
Proszę? Nie, że to byłoby bardzo korzystne dla nas. Tak, bo w tym momencie mamy dostęp do tej drogi, która tu jest i do tych planów, które to Pan nam kiedyś zakreślał o tym, żeby szła ta ścieżka rowerowa tędy, żeby było przedłużenie jak gdyby tej odnogi bulwaru. Czyli my byśmy to mieli oddać, tak? Tak, to a on by to leczy wyprostować. To jest opis cały. Pan dostał to pismo, bo jest to skierowane do Pana. Tylko, że my tam mamy zaplanowany, my na naszej działce mamy tam zaplanowany skatepark. W tym miejscu akurat, złożony wniosek, chyba już mamy pozwolenie na to. Tylko chodzi o to właśnie, że tutaj nie będziemy mieć dojazdu w ogóle takiego praktycznie, bo tutaj kończy się działka i nie ma, tu jest blokada, a droga jest tu. Nie, ale stąd. A stąd? Rozmawialiśmy z Panem. No mogę powiedzieć. Jak to bardzo prosimy, żeby się Pan do tego odniósł, jak Pan może. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja. Składam wniosek o naprawę oświetlenia w parku na Alei Jordana. Od kina do kardiologii praktycznie się w ogóle nic nie świeci. No. Przycięcie drzew i krzaków na ulicy Nowy Świat przy tablicy ogłoszeń. Krzaki i drzewa zasłaniają tam znaki drogowe, przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości i zasłaniają latarnię, która oświetla ten zakręt. I dziękuję, tyle. Bym mogła, jeżeli chodzi o to oświetlenie, jest bardzo dużo uwag, że rabce jest ciemno. Nie napisałam tego wniosku, ale zaraz mogę dopisać. Ja bym poprosiła o taką informację. Jakie my mamy zyski z tego, że o 23 wyłącza się światło? Ile na dzień dzisiejszy gmina zaoszczędziła na tym i faktycznie czy to miało sens wprowadzić takie zasady oświetlania rabki? Bardzo proszę o taką po prostu ten zgód. Zresztą napiszę pismo, żeby nie było, że taki wniosek złożę, że o informację pisemną, bo jest bardzo dużo uwag pod tym kątem. Naprawdę jest bardzo dobrze, dużo dziękujemy uwag. Bardzo. Nie, jeszcze chodzi o ten moment. Są takie sytuacje, tylko ja nie chcę już pokazać, mówić, w których to dniach było. Światło było w ogóle niewyłączane w niektórych rejonach rabki. Kompletnie. Świeciło się nawet w godzinach przedpołudniowych. Więc też nie bardzo rozumiem, kto to kontroluje, kto to pilnuje, kto nad tym czuwa. Bo na przykład były takie sytuacje, że w ogóle nie była włączane, świeciło się nie w całej rabce i nawet się świeciło przez dzień. Dlatego bym bardzo prosiła to też sprawdzić. Dziękuję, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni, postaram się odpowiedzieć na kilka rzeczy, natomiast na pozostałe odpowiem na piśmie. Możemy zacząć od tego oświetlenia. To wygląda w ten sposób. Jak państwo wiecie, my mamy oświetlenie nawet z lat 70. Pamiętacie, myślę, że państwu pokazywałem w 2019, że mieliśmy zrobiony audyt na wymianę całego oświetlenia. Wydawało się, że to wyjdzie. Nie wyszło z tego nic. Teraz obecnie jest nabór na wymianę oświetlenia w gminach do kwoty 4 milionów. Złożyliśmy ten wniosek. Mam nadzieję, że to przejdzie. Natomiast naprawdę nie jest mi do śmiechu z tym oświetleniem z tego względu, że zdaję sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach jest to robione doraźnie, sterowane ręcznie. Nie tak to powinno wyglądać. Natomiast przy tym stanie tego oświetlenia, jaki mamy, to niestety innej możliwości nie ma. Chciałbym, żeby nam ten projekt przeszedł na te 4 miliony i żebyśmy mogli to wymienić. Co do oszczędności, że wyłączyliśmy to, nie kojarzę dzisiaj, jakie to są kwoty, ale powiem, dlaczego żeśmy to zrobili. Dlatego, że jak państwo pamiętacie, w ubiegłym roku nałożono na gminy obowiązek oszczędności 10% w ubiegłym roku do końca roku, czyli za czwarty kwartał i 15% w tym roku. Nie, na wszystkie gminy. No tak, tylko że część gmin na przykład miała oświetlenie zmodernizowane. My tego niestety nie mamy zrobionego. Druga sprawa, jak państwo wiecie, bo też wiecie, bo to chodzi o oszczędności, jeżeli chodzi o energetykę i ciepło. Jak państwo wiecie, modernizujemy 6 budynków, 3 szkoły, przedszkole i 2 budynki, te, które zajmują zakłady komunalne, żebyśmy te oszczędności osiągnęli. Aha, jeszcze wykonaliśmy na stadionie 7 budynek. W tym roku, tylko w tym roku. Więc proszę zobaczyć, ile tego jest. Mam nadzieję, że my ten efekt osiągniemy. Mam nadzieję również, że uda się te pieniądze na oświetlenie pozyskać i żebyśmy mogli to oświetlenie zmodernizować.
zmianie ulic, a nie praktycznie tą termomodernizację szkół i tak dalej. To jest to inna kwestia, ale tutaj chodzi, ale, tu chodzi o przede wszystkim... Ale chodzi o oszczędność. Pani radna, tak samo montujemy fotowoltaikę na tych budynkach. No, także staramy się... Mam nadzieję, że ten rok pozwoli nam osiągnąć ten efekt, który powinniśmy zrobić. Mam nadzieję, że to się uda. Co do monitoringu na osiedlu Orkana. Jak Państwo wiecie, tam było już zgłoszone kiedyś przez mieszkańców i myśmy tam wykonali część. Natomiast teraz, jeżeli zgłoszono to panu Pawłowi, to dobrze, z tego względu, że... Będziemy robili monitoring na rynku. I wtedy będzie to jakby w tej linii i mieszkańcy z osiedla Orkana faktycznie mówili tak, że zamontowanie tamtych kilku kamer załatwiło sprawę. I mam nadzieję, że uzupełnienie tego pozwoliłoby nam też na załatwienie tej sprawy, na poszerzenie. Bezwzględnie. Mam nadzieję, że taką możliwość to da. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, o czym mówił pan Jan, jeżeli chodzi o to boisko, bo pamiętacie Państwo, ja kiedyś was prosiłem na komisji też między innymi o to, żebyśmy o tym podyskutowali. Było Państwo na tej komisji budżetowej, to był 25 lipiec, było was Państwo pięciu. W pewnym momencie jeden radny wyszedł, zostało czterech i nie było decyzji. Na drugi dzień była sesja. Zwróciłem się do Państwa również z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, bo mam świadomość tego, że zaczynając te działania w kierunku tego, żebyśmy tą salę pełnowymiarową budowali przy szkole numer 1. Zadałem też Państwu pytanie na sesji. No i Państwo, żeście mi odpowiedzieli, mogę przeczytać. Zabył pan Kwatyra, pan Skipiała, pan Rogowiec, pan Żółtek, pani Śmietana, pan Latawiec. Z tych osób, które byli. Jeden radny, pan Dariusz, był przeciwny. Pani Ola nie zajęła stanowiska. I ja wysłałem e-maila do wszystkich radnych pozostałych, którzy nie byli wtedy, jak zadałem to pytanie. Jedynie pan radny Ptak odpowiedział mi, że jest za. Ale to jest 7 osób. Ja dalej nie mam przynajmniej połowy. Więc mówiąc krótko, zawieszony jestem w próżni. To znaczy, proponujemy spotkanie, panie burmistrzu. Jestem za, tylko no, że... No to chodzi. Tylko, że ja... Będziemy wtedy dyskutować. Ja właśnie o tym mówiłem, przeszło 2 miesiące temu, bo chciałem... też znać Państwa stanowisko w tej sprawie. Panie burmistrzu, jeżeli można, taka drobna sugestia, ponieważ no, myśmy rozmawiali jak gdyby w gronie niepełnym, nazwijmy to tak, bo uważam, że nawet jak rozmawialiśmy czy w tym pięcioosobowym składzie, czy później jeszcze coś tam było powiększone, no nie było dyrektora, jednak mimo wszystko ani jednego, ani drugiej szkoły. No, z reguły jakoś tam dobry obyczaj nakazuje, że w przypadku inwestycji, planowania jakichś inwestycji rozmawia się też i z sąsiadami. Myślę, że dobrze by było. Natomiast ja w tym wniosku, który złożyłem do pana burmistrza, jak gdyby określiłem to grono, zasugerowałem to grono, w którym powinniśmy się spotkać. Ja nie wiem, czy być może, że pan burmistrz jeszcze, że tak powiem, uzna, że ktoś tutaj z pracowników urzędu może coś wnieść do sprawy, bo wydaje mi się, że wspólnie powinniśmy się zastanowić jak gdyby nad zakresem, że tak powiem, całej inwestycji. I tutaj przede wszystkim właśnie o to chodzi, żeby spotkało się grono i to radnych i żebyśmy mieli możliwość uzyskania jak najpełniejszej informacji co do pewnych rozwiązań, co do skutków finansowych pewnych rozwiązań. No tak się uważam, wydaje mi się, tak się powinno chyba rozmawiać i wyjaśniać pewne rzeczy. I wtedy wszyscy będą jak gdyby dobrze odpowiednio poinformowani. To nie był zarzut pod pana adresem, chyba pan tego odebrał. Właśnie my oczekiwaliśmy takiego większego spotkania, tak jak tu kolega powiedział, szerszego, w szerszym gronie, ludzi zainteresowanych. No też nam trudno jako radnym na przykład decydować, czy na przykład będzie z tego zadowolony dyrektor liceum, bo tam wchodziły wymiany działek, przecież z tego co pamiętam, czy będzie zadowolona pani dyrektor szkoły, bo my sobie możemy planować nawet statek kosmiczny wybudować, ale ktoś musi w tym momencie być też zadowolony z tego, prawda, bo to nie
dotyczy bezpośrednio nas, tylko dotyczy danego miejsca i szkół, które się tam znajdują. Więc dlatego nasz apel o takie spotkanie w takim gronie i myślę, że to tak jak mówię, jesteśmy otwarci, cały czas jesteśmy otwarci. Mogę. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mogę powiedzieć taką rzecz. Czy rozumiem, że dzisiaj, tak jak tu Państwa jest, większość Rady, jesteście Państwo za tym? Czyli mogę powiedzieć, że w tym momencie mam przynajmniej to ponad 50%. Jeżeli uważacie Państwo, że jeszcze ktoś, to ja myślę, że jest kilka organizacji takich sportowych, aktywnych, działających w Rabce i tych parę osób moglibyśmy zaprosić na to spotkanie. Na pewno, a jeżeli dobrze będziemy znali sytuację i opinię wszystkich, myślę, że poprzemy projekt. Znaczy, myślę, że się spotkamy, macie Państwo pewne obserwacje, swoje również na pewno, dotyczące stadionu. I myślę, że ten stadion hula na miarę swoich możliwości i obstawiam, że gdybyśmy mieli salę gimnastyczną pełnowymiarową, też moglibyśmy, mogłaby ona być wykorzystywana maksymalnie, i moglibyśmy organizować tu nawet różnego rodzaju zawody. Natomiast to, co do Państwa wtedy powiedziałem, no pozyskanie środków na salę pełnowymiarową, mimo że ona jest dużo droższa, uważam, że jest dużo łatwiejsze niż pozyskanie środków na sale, które już są. Powiem tak, ale to jest moje prywatne zdanie. Przywołanie stadionu, bardzo fajne ten przypomnienie, ale tak jak mówię, niech sobie Pan przypomni, ile tu było dyskusji na ten temat, ile tu było naprawdę dyskusji i to takich trudnych tematów było i kłótni było nawet. To znaczy, ja myślę, że Państwo... I tak jak mówię, no fajnie by było mieć taką salę, bo tak samo stadion nam, to argument chyba przeważył za tym, żeśmy się zgodzili na to, raz, że pieniądze zewnętrzne, a dwa, że to miał być stadion o pewnych wymiarach, które nam dał szansę na to, żeby był otwarty dla niektórych właśnie gier sportowych i lekkoatletycznych zawodów. W związku z tym, dlatego to był taki chyba argument, który przeważył to, że wszyscy byli poparli. Dlatego myślę, że tu tak samo i dlatego taka propozycja, żebyśmy usiedli, porozmawiali, podyskutowali, bo nie chciałabym, żebyśmy to robili jakoś mechanicznie, że trzeba klepnąć, klepiemy, dobra, jest fajnie. Ale nie oczekuję tego, naprawdę, myślę, proszę mi wierzyć. Od nas nie oczekuję. Dlatego nie. Ja bym bardzo prosiła o takie spotkanie. Dobrze, to, nie problem. To mam nadzieję, że w październiku takie spotkanie zorganizujemy. Zaprosimy przedstawicieli też tych organizacji lekkoatletycznych, te, które faktycznie uprawiają różnego rodzaju dyscypliny sportu, bo mamy taką informację i z ich udziałem byśmy to spotkanie zrobili. Dobrze, jak najbardziej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wobec... Aha, przepraszam. Piotrze, jeszcze tą jedną rzecz mam powiedzieć. Jeżeli chodzi o to pismo, jak najbardziej. Ja nie ukrywam, że tym ludziom zaproponowałem, że myśmy ten grunt, bylibyśmy zainteresowani jako gmina kupieniem tego gruntu. Tam są dwie działki, były po pół hektara, jedna już jest sprzedana, została jedna tak naprawdę. Tak to dzisiaj wygląda. Natomiast my tam, gdzie pani radna pokazała w tym zakolu, w tym naszym projekcie, który żeśmy przygotowali, tam mamy zaplanowany skatepark. I chyba dostaliśmy już wszystkie pozwolenia ze starostwa na to, więc mam nadzieję, że to jest możliwe do zrealizowania i temu panu też powiedziałem, że szkoda, że tak późno, no bo pewne ustalenia mamy, co my jako gmina żeśmy sobie tam zaplanowali i chcielibyśmy to właśnie w ten sposób wykorzystać. Czy to było wcześniej, czy za późno? Pismo jest 26 czerwca tego roku, a z tego co wiem, bo to jest mój sąsiad, bo to akurat jest mój sąsiad, to twierdzi, że on tu kilkakrotnie był wcześniej. Jak już było kupione to, co myśmy kupili, bo to kupione zostało też z jego rodziny, prawda? Od jego rodziny to było. No ja tam nie znam tych relacji. Tak, w związku z tym, dlatego on mówi, że on cały czas proponował i chciał rozmawiać i mówi jakoś, dlatego zdecydował się w końcu na pisemne ukazanie tego swojego stanowiska, tej swojej propozycji, że może wtedy. No i prosił też, żeby właśnie radnych z tym zapoznać, są ewentualnie na to radni, ale skoro pan mówi, że już jest projekt i akurat są, no, trudno już teraz zmieniać. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, bo pani radna tam mówi o tym dojeździe. Tak. Na spotkaniu z panią dyrektor Wód Polskich, bo teraz się zmienił dyrektor, ale z poprzednią panią dyrektor, czy byłaby opcja, żebyśmy mogli wzdłuż Poniczanki, tak jak tam są tereny Wód Polskich, dojechać do tego budynku Bulwary Park, tego sklepu. Rozmawialiśmy również z właścicielem,
na zasadzie takiej, czy wyraziłby zgodę, gdybyśmy mieli zgodę Wód Polskich, żeby ten odcinek połączyć całkiem tam do bulwarów. I powiedział, że jak najbardziej, to tak. Ale proszę zobaczyć, ile tam jest Wód Polskich gruntów. No tak, ale myślę, że on tutaj, bo tu są Wody Polskie, prawda? Tu jest droga. Już pokażę, bo ja tą mapę znam. To jest droga. Ale to jest na gruntach Wód Polskich. To jest droga, ona jest na gruntach? Tak. Tu, tak jak ma pani, my dochodzimy do tego i zamknąć się zaczynają Wody Polskie. Ale gdyby na przykład wody tu pozwoliły, tylko że tu jest problem, bo tu jest parking, więc to też nie ma sensu. I on się zgadza. Czyli to jest tylko ten odcinek. Ale to jest nasze. Ale tu, ten dojazd? To jest wszystko nasze. Dotąd mamy my. Dotąd my, jak bo mamy raz, dwa, trzy działki. To jest nasze wszystko. No i jest dojazd do tego punktu. Do tego punktu mamy dojazd i tu żeśmy rozmawiali. Nie wiem, panie burmistrzu, ja tylko proszę, żeby to przekazać. Ja nie ukrywam, że tym ludziom proponowałem, że chcemy to. Dobrze, dziękujemy pani Oli bardzo. Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 72. sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 8. kadencji. Dziękuję.